Jesteśmy Prawda Futbolu, mobilny magazyn ligowy Lotto z bułgarskiej w Poznaniu. Karol Klimczak jest już na antenie. Witam Cię, Karol. Cześć, dzień dobry. Sięgnę tutaj, sięgnę coś ze ściany. Proszę bardzo, mistrz Polski Lech Poznań w sezonie 2014-2015. Tymczasem Karol Klimczak przed sezonem 2019-2020 powiedział... Właśnie, co powiedział? Że ten sezon to jest sezon, w którym chcemy zbudować jakość, w którym liczymy na to, że trener Żuraw zbuduje nam zawodników, w którym liczymy na to, że wkomponuje młodych zawodników do drużyny. I to się dzieje. I to jest sezon, w którym chcemy pokazać, że potrafimy grać w piłkę, chcemy pokazać, że walczymy o każdy metr na boisku, stwarzamy sytuację, gramy ciekawą piłkę, intensywną, wydaje mi się, że taką chyba najintensywniejszą w lidze. Zdobywamy dużo bramek, kreujemy dużo sytuacji, da się to oglądać, jak mówią kibice. Więc to jest właśnie taki sezon i takie są cele, które były postawione przed trenerem Żurawiem. A tu my wrócimy na swoje należne miejsce. Tak? Mamy fundamenty, to nie jest tak, że klub jest w rozsypce. Mamy fundamenty, wiemy, gdzie jesteśmy i wiemy, gdzie jest nasze miejsce. I wrócimy szybciej, niż się wszystkim wydaje, właśnie do walki o te medale. Ale bez fundamentów, bez jakości w drużynie nie dałoby się tego zrobić. Dopytam Cię o jedną rzecz. Tu Filip Modrzejewski, ja z reguły przychodzę bez notatek, ale dzisiaj zaskoczyłem sam siebie. Przyszedłem z notatkami, aczkolwiek muszę przyznać, Przepraszam, tylko sprawdzę. Jest jeszcze druga strona, bo... Nie! To... Ja z reguły robię takie wywiady, albo coś wiem, albo próbuję się dowiedzieć, tak. ale wiesz co, czasami myślę sobie, Filip Modrzejewski zajmuje się na co dzień Lechem. Kibicuje klubowi, analizuje klub, krytykuje, chwali. Więc mówię, spróbuj mi przygotować jedno czy dwa pytania i zobaczymy. No tak, tych pytań przygotował ciut więcej, ja tu czasami się będę nimi posiłkował. Natomiast zadam Ci na wstępie takie pytanie. Czym Lech może przekonać piłkarza do przyjścia? Czy na pewno pieniędzmi, czy grą o trofea? Bo ja nieprzypadkowo ten medal wyciągnąłem, bo jeśli Ty... No kibice przed tym sezonem, w trakcie tego sezonu właśnie krytykowali Lecha, Ciebie w szczególności. No nie, jak można powiedzieć, że Lech nie gra o trofea? Jak można formatować jakby ten sezon pod tytułem przebudowa, wprowadzanie młodych, dojdziemy, za chwilę powalczymy, ale jeszcze nie teraz, bo to jest sezon, który nie pozwala nam formułować tak jakby celów. No to czym przekonujecie piłkarzy? Pieniędzmi? No to może odniosę się jeszcze, wiesz, Roman, do tego, jak został przeze mnie zdefiniowany, przez nas, tak? Bo to przecież nie tylko ten ja, sezon. Ale tak, na początku ten sezon. Ja, Piotr Rutkowski, trener, dyrektor Rząsa, no tu byliśmy spójni i wydaje mi się, że jasno wyjaśniliśmy kibicom, czego oczekujemy od tego sezonu, jakie są cele stawiane sztabowi, jakie są cele stawiane zawodnikom w tym sezonie. Nikt absolutnie nie mówił o tym, że odpuszczamy, nikt nie mówił o tym, że to jest cel, że to jest sezon przejściowy. Nie padały takie sformułowania. Natomiast, padło takie sformułowanie, tak? Nie, no nie. Natomiast no, też nie określaliśmy, nie definiowaliśmy tego w ten sposób, że dobra, to teraz pod publiczkę dla satysfakcji rzucimy jakieś hasło, rzucimy tak? Hasło, tak, no jasne, gramy o mistrzostwo, gramy o majstra. No, trzeba być realistą, trzeba też być uczciwym w osądzie własnej sytuacji i w przekazie do kibiców, do mediów, do sponsorów, do całego otoczenia. Tak? No i widzisz już po pierwszej części sezonu, no, czy nie mieliśmy racji, mówiąc, że to są młodzi zawodnicy, to jest nowa drużyna, będzie fluktuacja, będą fajne mecze, będą gorsze mecze, będą wygrane, będą przegrane. Tak to wygląda, tak? Tak to wygląda i to była szczera opinia, szczere nasze stanowisko. Czy wy tą opinię wydyskutowaliście? Nie, no wiedzieliśmy, jaki to jest sezon, jakie są przed nami wyzwania, ilu piłkarzy odeszło, jakich mamy zawodników, jakie są przed nimi ścieżki, tak? Jak ich trzeba zbudować, jak trzeba poprawić jakby jakość ich zachowań boiskowych, więc jakby to wszystko po prostu wymagało czasu i wiedzieliśmy, że to nie jest tak,
że pierwszy mecz już mamy drużynę, która walczy o najwyższe cele, że po prostu jest to proces. No, no, no trzeba tych zawodników komponować. Czy oni muszą dojrzeć, oni muszą się znaleźć w składzie, nabrać, oni muszą zagrać parę meczów. Tak. Oni zostać powołani do jednej, drugiej reprezentacji, okrzepnąć, tak? I tak to się póki co sprawdza i ja jestem zadowolony, jesteśmy zadowoleni z pracy sztabu, z pracy trenera, z tego jak rozwijają się nasi zawodnicy. Zobacz, dwa mecze, które powinniśmy wygrać, bo po prostu mieliśmy taką przewagę, bo trzeba być też uczciwym w Na koniec osądach. Nie przegraliście 7 meczów. 9. Ale mówię, na koniec ta seria 7 bez porażki, prawda? Tam były 4 remisy, 3 zwycięstwa, 2 remisy, 3 zwycięstwa z rzędu i 2 remisy. No ale wcześniej zdarzały się też takie momenty, że 2 mecze z rzędu przegrywaliście. A to naturalne w przypadku, kiedy właśnie budujesz drużynę, kiedy wprowadzasz młodych zawodników i to jest, wydaje mi się, dla wszystkich oczywiste. Co jest istotne, to to, że te mecze, które przegraliśmy, no to przegraliśmy, tak? Okej, byliśmy słabsi, straciliśmy bramki, przegraliśmy, ale były, nie wiem, 2-3 mecze takie, chociażby ostatni z Arką Gdynia, wcześniej z Koroną Kielce, wykreowaliśmy chyba z 20 sytuacji bramkowych, strzały, gra do końca, intensywnie, remisy. Zdobyliśmy, nie wiem, w tych, chociażby tych 2 meczach 2 punkty, mogliśmy zdobyć 6. 4 punkty więcej, jesteśmy wiceliderem. I to jest ta sama drużyna. Czyli jest powód do tego, żeby być na tym etapie zadowolonym, tak? Nie mówię, że jest super, ale że okej, zrobiliśmy postęp, zobaczymy co dalej. Nie chcę lekceważyć czata, więc tak. Spoglądając na czat, widziałem Lech to maszyna do pieniędzy. Ktoś wywołuje takie stwierdzenie. Co byś jako prezes Lecha na to odpowiedział? No ty, który jesteś uznawany za człowieka, który pilnuje finansów, zawsze to robił na bułgarskiej, czy w innej roli, czy teraz już w roli prezesa od kilku lat. No patrzysz na to, żeby bilans się zgadzał, tak? Żeby budżet dopinał się. To wiesz, no, znasz naszą strukturę, znasz ludzi w klubie, no to wiesz, że od jakiegoś czasu jest inny człowiek w klubie, który odpowiada za finanse. Jeszcze bardziej, tak, Tomek, jeszcze bardziej jest taki... Natomiast ja doglądam całego klubu, ale tak, wracając do tematu. No, chcemy to robić odpowiedzialnie, tak? I chcemy budować odpowiedzialnie Lecha i to robimy. Pieniądze są istotne. Ważne też jest to, żeby te fundamenty były stabilne. Natomiast ja zawsze daję przykład budżetu domowego. Chciałbyś jeździć, nie wiem, Porsche Panamera? Chciałbym mieć dużo lepszy samochód niż teraz, tak? Jakiś jeszcze większy. Tak? Jeszcze większy, jeszcze fajniejszy niż ten srebrny, którym jeździsz. Sprawdził na parkingu. Tak, natomiast jesteś odpowiedzialny, tak? Jesteś odpowiedzialny, nie zaciągasz nowych kredytów, wiesz na ile cię stać, wiesz jakie masz dochody, wiesz jakie masz zobowiązania, jakie masz koszty utrzymania. My też, tak? To nie znaczy, że nie chcemy rozwijać klubu, nie chcemy inwestować, nie chcemy robić transferów, ale robimy to z głową. My też mamy swoje problemy, tak? W tej chwili piłka nożna, ta profesjonalna, to jest też biznes. Ktoś musi kupić ten produkt, ktoś musi zapłacić za ten produkt, skądś muszą być pieniądze. Jesteśmy też... Musimy znać swoje miejsce jakby w tym przewodzie pokarmowym, gdzie jest nasza liga, gdzie są nasze atuty. A jakie ją nazywam ligą sprzedażową? Wiesz co, i teraz tak, to co i może to być z jednej strony pejoratywne określenie, a słuchaj, a z drugiej strony takie obiektywne. To znaczy musisz w sposób taki odpowiedzialny zdefiniować, w czym jesteś dobry, gdzie masz przewagi konkurencyjne i na których polach możesz konkurować z najlepszymi w Europie. Na pewno jeśli chodzi o szkolenie młodych zawodników, jeśli chodzi o ich wychowywanie, jeśli chodzi o ich wprowadzanie, o ich kształtowanie. Tak, absolutnie. Nie jesteśmy tutaj gorsi, głupsi, nie urodziliśmy się mniej zdolni niż Anglicy, Niemcy czy Czesi. Tak? Nie możemy rywalizować na rynku transferowym z największymi ligami. Po prostu jest to niemożliwe. Średnimi nie możemy. Nie możemy. Karol, ustalmy fakty. Tak. Na koniec była taka dyskusja, nawet prezes Boniek ją wywołał, że my za łatwo sprzedajemy. Kilka dni temu na Twitterze rzucił, że za łatwo, nie ma strategii w tej sprzedaży. Nawet też chyba napisał prezes, że
zawodnicy trochę bez ambicji odchodzą, uciekają dla pieniędzy. No, tak. Słuchaj, ja się zawsze zastanawiam, bo ja nie deprecjonuję MLS-u, bo MLS na koniec bardzo fajnie płaci, dużo lepiej niż Ekstraklasa. I jest w stanie zapłacić ładnych parę milionów dolarów za niezgodę czy buksę, prawda, czy wcześniej Frankowskiego. Na koniec, jak przychodzi Celtic po Klimale i płaci klauzulę odejścia 4 miliony euro, no to Klimala jest nie do zatrzymania absolutnie. No Michał Probierz mi mówi tuż przed świętami Bożego Narodzenia: poleć mi piłkarza z polskiej ligi, który wzmocniłby Krakowie. I zanim ja cokolwiek odpowiedziałem, mówi: chciałem Klimale, ale wiesz, ile on kosztuje? 4 miliony euro. No i za chwilę to się wszystko potwierdza, bo Celtic przychodzi, płaci 4 miliony i Klimale, który tak naprawdę ma dobre pół roku. To nie jest piłkarz, który ma półtora roku w Ekstraklasie, który ma 2,5 roku. Z drugiej strony, my jesteśmy w tej hierarchii ligowej 28 miejsce, raczej spadniemy na 30, niektórzy mówią nawet 32 w Europie. W świecie my nie jesteśmy 32 ligą, my jesteśmy 40, 40 może 5. To taka prawda, spokojnie, bo jest parę jeszcze innych lig, które płacą, które mogą przepłacić, które mogą pozyskać piłkarza, wiesz, spoza Europy. Na koniec jesteśmy w tym przewodzie pokarmowym, jak to nazwałeś, na określonym miejscu. Natomiast też z drugiej strony otwieram z jachranki ten raport Ekstraklasy. I ja się wgryzam w takie rzeczy. 30-letnich piłkarzy. Mogę odpowiedzieć? Tak. Tak, wiesz, telewizja na żywo. Pytanie do mnie, do prezesa. Jakie? Od naszego kibica. Czy będzie spotkanie z kibicami przed rundą? Będzie. Nie wiem, czy już ogłosiliśmy, ale jeszcze nie. Ale Heschel to nadzoruje wywiad, żeby nie było, że go nie ma. Jest ubrany ładnie w dreszcz z Lecha. Będzie spotkanie z kibicami, będzie zarząd, będzie dyrektor sportowy i trener Żuraw. Czy macie taką tradycję, że przychodzicie? 2 lutego ogłaszamy, że będzie spotkanie z kibicami. Ilu kibiców uczestniczy w takim spotkaniu? No, kilkuset, tak. 200, 250, 300, 400, różnie, tak. Powiększamy z roku na rok powierzchnię, w której się spotykamy, no po to, żeby właśnie chętni kibice mogli się z nami spotkać, zadać pytania, bo to jest taka formuła, gdzie każdy może podejść, zadać pytania, podyskutować, wymienić poglądy. Więc wydaje mi się, że cieszy się dosyć dużą popularnością. Mhm. Ale wracamy do tematu, tak? Wracamy do tematu. No trochę odpłynęliśmy w różne rzeczy takie poza lechowe. Ale wiesz co, no ale ten przewód pokarmowy, tak? No, no ale to jest okej. Okay, dobra, no. Jesteście skazani na to, żeby właściwie funkcjonować sprzedając jakiegoś piłkarza? Teraz tak. Mówi się o Jóźwiaku na przykład, że zostanie sprzedany. Tak, tak, jesteśmy skazani i nie ma co jakby owijać w bawełnę. Bo to jest ten dodatkowe środki, które pozwolą ewentualnie Wam zrealizować 2-3 pomysły transferowe zimą, tak? Tak, dokładnie tak. No tak to wygląda. Pieniądze uzyskujemy z Pucharów Europejskich, jeżeli gramy. Tak? To z tym jest ciężko ostatnio. Jest ciężko, oczywiście. Uzyskujemy ze sprzedaży zawodników. Cała liga, przecież zobacz jak się teraz jednak przeformatowała. Ilu mieliśmy zawodników, którzy zostali sprzedani do lig zagranicznych? Kibice często mówią tak, no nie no, czy oni w tych klubach powariowali, czy oni myślą, co za debile, puszczają tych zawodników, tak, wyprzedaż zawodników z polskiej ligi, ale to jest rynek. Szczęśliwie, ja powiem szczęśliwie, doczekaliśmy czasów, że jesteśmy w Unii Europejskiej, jest rynek. No i jeżeli teraz piłkarz zarabia 4 razy więcej, 3 razy więcej, w dodatku ma ofertę z ciekawszej ligi i kończy mu się kontrakt w Krakowi, Lechu, Legii, Pogoni, no to jakie są argumenty po naszej stronie, żeby tego piłkarza zatrzymać, tak? No, trudno. Szuka rozwoju skorelowanego, rozwoju piłkarskiego skorelowanego najlepiej z większymi pieniędzmi, tak? No, buduje swoją karierę, zarządza swoją karierą. Jest to trudne. Jaka jest odpowiedź, tak? Lecha, obserwuję, że też innych klubów, no, szkolić szerzej. Poszerzać tą piramidę szkolenia. Znaczy, jak mamy jednego piątka, no to go sprzedajemy. Jak mamy jednego Linetego, to go sprzedajemy. Ale jak mamy już 4, 5, 6, tak jak Lech, 7, 8... To możesz trochę zarządzać tym. No tak, mogę tym zarządzać. Oni oczywiście nie są w jednym czasie, więc jeden piłkarz jest gotowy do tego, żeby wyjechać za granicę. I wiemy, że sobie poradzi, bo nam bardzo na tym zależy. To nie chodzi o to tylko, żeby sprzedać za wszelką cenę, za jakiekolwiek pieniądze. Chodzi o to, żeby tak uplasować tego piłkarza, żeby on się dalej rozwijał. Żeby budował też prestiż i markę Lecha Poznań jako klubu dobrze szkolącego w Europie. No jak masz
pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu takich zawodników, to raz, że możesz tym zarządzać procesem. Dwa, no jest szansa, że jak sprzedasz jednego, dwóch, to czterech, pięciu zostaje w Lechu i jeszcze przez rok, dwa pracuje w Lechu, gra w Lechu, pomaga drużynie, tak? A następni już wchodzą i jest to pewien proces. I myślę, że to jest to remedium, to jest ten sposób na rozwój polskiej piłki klubowej, bo póki co nie należy się spodziewać, że tu się pojawią grube setki milionów. Ale już by się pojawiło, jest to niemożliwe. Ewentualnie ci inwestorzy, czy z Azji, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Rosji, oni tam weszli, inwestują, bawią się, napędzają tamte ligi, powodują, że kupienie z takiej ligi jak Polska to jest betka często dla tych, nawet Liga Włoska czerpie z polskiej ligi, tak? A ona w tej hierarchii... wróciliśmy do Włoch po wielu latach przerwy, w sensie nasi piłkarze, tak? Jak się ma sprawa kontraktów młodych zawodników? Gumny, Marchwiński, Jóźwiak, wszyscy mają umowy do 2021 roku. Czy to jest problem dla Lecha? Czy nie powinni mieć dłuższych umów? Z Jóźwiakiem sprawa jest taka, że być może zostanie sprzedany jeszcze w tym oknie transferowym. Nie, no tego nie wiem. To znaczy, otwarcie powiem, jak sprawa wygląda w ogóle z zawodnikami Lecha. No, to są zawodnicy, których przecież permanentnie ktoś obserwuje. I obserwuje Kamila Jóźwiaka, jest reprezentantem, obserwuje innych zawodników. Według Instat Index Jóźwiak, my go wybraliśmy jako Prawda Futbolu do jedenastki jesieni. Natomiast przyszedł do nas nasz analityk Marcin Matuszewski i mówi, według Instat Index to jest najlepszy piłkarz w ogóle Ekstraklasy. Jeśli chodzi o dribbling, kreowanie sytuacji, inne sprawy. Ja mówię, ale nie ma twardych liczb, bo on ma chyba 4 bramki, 2 asysty. Ale to nie jest jego wina. I jak go widzę w młodzieżówce i też chyba nie ma przypadku, że Brzęczek go bierze i daje mu zadebiutować, tak? Na koniec to jest wydarzenie, to jest silny fizycznie, dobry już dojrzały skrzydłowy, zaczyna być dojrzały w swojej grze. No rozmawialiśmy, tak mówiliśmy o tych expected goals, no też jest kwestia liczb polegająca na tym, że jeżeli jego dobre podania takie powiedzmy kończące byłyby finalizowane, te liczby były też inne. Jasne, tak? No jakby mamy w meczu z Arką 20 sytuacji strzeleckich i jakby nie strzelamy bramki, no to te liczby asystującemu się nie poprawiają, ale tak, Instat pokazuje, że rzeczywiście na swojej pozycji jest najlepszy w kraju. Telefon się grzeje? Twój, czy Piotrka, czy Tomka Rząsy, jeśli chodzi o Jóźwiaka? Są nasi zawodnicy obserwowany jest, sprawdziłem, czy mu się grzeje, myślę, że mu się grzeje. Obserwowany jest Jóźwiak, mamy na niego oferty, ale to nie znaczy, że robimy to za wszelką cenę tu i teraz. No po prostu to musi być wszystko bardzo, bardzo przemyślane z korzyścią dla zawodnika, z korzyścią dla klubu. Gumny, Marchwiński, to samo, 2021. Jeśli już jakby został, czy nie chcecie przedłużyć takich umów? No tak, ale to jesteśmy w procesie rozmów, przedłużania i jasne, że chcemy przedłużać te rozmowy. Zawodnicy właśnie wrócili do treningów, są na miejscu, te rozmowy będą prowadzone. No to są nasi wychowankowie, o nich musimy dbać, ale też jeszcze raz podkreślę, to jest i sprawa formalna na poziomie Unii Europejskiej, i sprawa formalna na poziomie UEFA i PZPN-u. Są kontrakty i nikomu nie przystawisz pistoletu do głowy i nie powiesz, dobra, stary, musisz podpisać. No po prostu każdy zarządza swoją karierą i można nie podpisać kontraktu. Można nie przyjąć, nie wiem, nowych warunków finansowych typu wyższy kontrakt, większe pieniądze i powiedzieć, ok, dziękuję, dogram do końca i poszukam innego rozwiązania. I tak jest po prostu. Słuchaj, wczoraj rozmawiałem z takim legendarnym scoutem. Ale odpowiem na pytanie, bo wiesz, fajnie się dyskutuje, ale padło pytanie od twojego kolegi, czy tylko pieniądze przyciągają do Lecha. Jasne, że nie tylko pieniądze, tak? Bo to jest też, każdy z piłkarzy, z którym rozmawiamy, jest w innym miejscu swojej kariery. Młodych piłkarzy, tak mogę powiedzieć generalnie, no przyciąga do Lecha to, że widzą absolutnie w Lechu umiejętność budowania ich karier. To znaczy na odcinku, kiedy są w Lechu i w czasie, kiedy są w Lechu, są umiejętnie prowadzeni przez nas. Tak? To znaczy, że dzięki Lechowi
mogą znaleźć lepszy klub, niech to będzie ten klub zagraniczny, że Lech jest dobrą platformą do tego, żeby rozwijać, i to jest ważne, to jest ważne. Mówisz, że ostatnia dekada to jest taka dekada, w której no nawet w tej dekadzie na koniec był sprzedany Robert Lewandowski, Sławek Peszko za chwilę uciekł, prawda, do Polonii. Kolejni to piłkarze, przykład, aż do Bednarka, czy Linetego, czy Kownackiego, którzy no stąd wyjechali za konkretne pieniądze w Europę, tak? Tak. Tak, i jakby każdy. Kędziora, oczywiście, świetnie sobie przecież Tomek radzi, reprezentant. I każdy z tych piłkarzy ma inne czynniki, jakby, które determinują jego przyjście do Lecha. Dla niektórych to jest właśnie ten fakt, że tu będą mogli budować swoją karierę, tu jednak będą mogli grać o trofea, bo grali o trofea i będą grać o te trofea, tak? Bo jak spojrzysz na ostatnie lata, to ten ostatni rok jest totalnym zawirowaniem z naszej winy, tak? Bo to był brak konsekwencji w naszych działaniach. Natomiast tak generalnie co roku graliśmy o trofea, kończyliśmy na drugim, trzecim miejscu, biliśmy się do ostatnich kolejek o mistrzostwo, albo graliśmy, już nie chcę nawet przypominać ile razy pod rząd w finale Pucharu Polski, ale walczyliśmy o te trofea, więc to też jest istotne. I nie tylko czynnik finansowy jest ważny, no bo są tak jak mówię, inne ważne parametry, inne ważne czynniki, ale oczywiście no, kluby płacą coraz większe pieniądze. Tak to wygląda. I to, co mówiłeś tutaj o wypowiedzi Michała Probierza, no tak, no bo jak masz jednego, dwóch, czterech, pięciu Polaków na rynku, takich, których chciałbyś mieć, no to wiesz, to są moje rozmowy też z prezesami innych klubów. Dogadajmy się, niech tak, złożymy ofertę za twojego piłkarza tego i tego. A tu słyszę od prezesa, no tak, Karol, ale wiesz, no po co mam z tobą rozmawiać, jak on pójdzie do Włoch za 3 miliony euro. No chyba, że mi 3 miliony euro zaproponujesz. No ale to jest, tak wygląda ten rynek, tak? Nie ma rynku wewnętrznego, albo on jest naprawdę bardzo trudny. Kiedyś odwołuje się czasami do Wisły Cupiała. Ludzie się też odwołują, ale Cupiał był w stanie no, kupić Kosowskiego i Żurawskiego z polskiego rynku. Też dużo płacił, ale był jeszcze w stanie ich kupić. Dzisiaj no, takich piłkarzy nie jesteś w stanie kupować jako Lech praktycznie. Natomiast pozyskujesz... Ale... No dobrze, okej. Okay. Pozyskujesz ciekawego piłkarza. Ale dokończmy. Alan, ale nie, czekaj, dokończmy ten wątek. Słuchaj, Roman, sorry. No dobra. Prowadzi ten no, bardzo dobrze. To jest prawda futbolu. Zalajkujcie, jak się wam podoba. My mamy czas, nie spieszymy się, nie musimy się przekrzykiwać, możemy argumentować. Jasne, u ciebie tak, że jak masz takiego najlepszego gościa i jest dużo lajków, to zapraszasz go ponownie, czy nie? Tak, no słuchajcie, lajkujcie, to Karol będzie występował co miesiąc w takim razie. Na różne tematy. I wtedy zamkniemy dostęp i zaczniemy sprzedawać bilety. Słuchaj, wiesz co? Ma te myślenie tego, żeby to jednak bilansowało się wszystko. No nie, no dobra, okej, okay, ale teraz były postaci, tak, na polskim rynku piłkarskim. Kogo chcieliście kupić? Nie, czekaj. Piątka na przykład chcieliście. Czekaj, chwila. Przyznaj się. No Roman, i teraz tak. No jest prezes Cupiał, czy jest prezes Wojciechowski, jest prezes Cacek. No, wykładają swoje gigantyczne pieniądze. Gigantyczne, tak? No. No i co? No nie ma ich. No nie ma ich. I tych klubów w złym stylu kończyli. Nawet Cupiał w złym stylu skończył. Bo nie chcę tego oceniać, natomiast do Meresińskiego trafiła Wisła, stwierdzam coś się fakty, stało że później. No, nie, to ma, jeszcze tak. Było... nie ma tak. Wojciechowski, no Polonia, to tragedia się stała no, z Polonią Warszawa, tak? Z całym wszyscy czasem. Chcieliby szybciej, intensywniej, na wyższym poziomie, ciekawiej, z większymi emocjami, z sukcesami w Europie. No i teraz powiem rzecz niepopularną. Ale to tak się nie da. To znaczy, da się, jak przyjedzie ktoś z Emiratów, wyłoży wielkie pieniądze i przez jakiś czas będzie chciał je tutaj pompować. W inny sposób to jest praca u podstaw. Wiele rzeczy. Lepsze szkolenie naszych trenerów? Zdecydowanie. Większa liczba tych trenerów? Ja powtarzam, o dobrego trenera rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko, dziewczynkę czy chłopca na piłkę nożną, to powinni się potykać po prostu na swoim osiedlu, tak? Tak? Tych trenerów nie ma. Tak? No my prowadzimy szerokie szkolenia. No nie ma trenerów na rynku. No skąd ich brać? Nie ma ich, tak? Tak nie ma informatyków, nie ma lekarzy, nie ma trenerów. No to pierwsza rzecz. Jakość tych trenerów. Jakość szkolenia potem. Szerokość tego szkolenia. Rywalizacja o młodych chłopaków potem już na tym etapie starszym, no rywalizacja w tym sensie, że no oni mają swoje zainteresowania, interesują się
grami komputerowymi, interesują się spędzaniem czasu przed telewizorem. No takie mam czasy, okej. Okay. No a my chcemy ich przyciągnąć do piłki, do pewnego reżimu, do pewnego wysiłku. No nie wszystkim to odpowiada, tak? My musimy rywalizować o tych chłopaków po prostu. Potem jest ciągłość tego szkolenia, konsekwencja tego szkolenia, budowanie klubu w sposób taki procesowy. I to jest niepopularne, to się nie cieszy jakby jakąś tam estymą. Kibice się wkurzają, bo na koniec jest ten medal specjalny. I mówią, ale pierdoli, tak jak zwykle. Natomiast, sorry, ale takie są fakty, tak? Jakby trzeba mówić uczciwie, jak to wygląda. Takie są fakty. Nie będzie. Ale ja się inaczej zgadzam, no też... Zobacz, jak rosną nasze prawa telewizyjne. Nie narzekam. Do tego wrócimy. Ale słuchaj, to jest dla mnie ciekawy wątek. Gdzieś tam z 90 milionów przyrosły do 120, do 240. Do 150 i 240. Dobra. Ale do tego wrócimy, słuchaj, bo to jest dla mnie ciekawy temat. A w tym samym czasie w Europie, ja już nie mówię o top 4, jeszcze bardziej. Tak, ucieknę tutaj z telewizora, jak pokażę, jak ta prosta wzrosła. No jeżeli jest miliard na stole, tak, to w ogóle nie wiemy, jakie to są pieniądze, tak? Natomiast słuchaj, do praw telewizyjnych Ekstraklasy jeszcze przejdę, bo nie mogę tego wątku odpuścić, tak, ale ja muszę cię jeszcze dopytać o jedną rzecz. Latem, kiedy był prezes Rutkowski na Prawdzie Futbolu. Więcej przekleństw, więcej lajków. Przepraszam, już nie będę. Słuchajcie, czasami nam się wymknie, to jest prawda futbolu, mówimy jak jest. Prezes Rutkowski powiedział, jeśli ktoś przyjdzie i wyłoży 1 000 000 euro za Gytkiera, to dla mnie ważniejsze są jego bramki, które on strzeli w tym sezonie, niż ten 1 000 000 euro. Mhm. Natomiast Gytkierowi kończy się kontrakt latem. Jesteście w stanie w ogóle spowodować, że on poprzedłuży? Czy to w ogóle jest Jeftić? Czy to, jemu się też kończy kontrakt. Pada pytanie, czy Lech ponownie jest gotowy na budowę nowej drużyny? No bo to są ważne elementy tego Lecha sezonu 2019-2020. Mhm. No, co z tymi piłkarzami? Niewiadomą jest Amaral, tak? No bo pozwoliliście ze inna względu sytuacja, na... Inna sytuacja, każda inna sytuacja. Okej, inna, ale musiał na pół roku wrócić do Portugalii. Z naciskiem na musiał po prostu. My to rozumiemy. Ja to rozumiem, z ludzkiego punktu widzenia. Mamy dzieci, mamy sytuację rodzinną. Jesteśmy ludźmi, a nie maszynami. Dokładnie. Natomiast, tak, no wracam, Gytkier, Jeftić, co z nimi? No to teraz tak, no kończą się, słuchajcie, mechanizm. Tak? Mechanizm. Ty to znasz mechanizm, ale kibice, tak, jeszcze raz, mechanizm jest taki, kończy się kontrakt. Tak. I tak samo to się odbywa z tymi młodymi chłopakami, których jakby szkolimy, a potem osiągają pełnoletność i kończą im się te pierwsze kontrakty. No i na samym końcu podajemy sobie rękę i mówimy, fajnie było, dziękuję, profesjonalny klub, wszystko super, dałem z siebie tyle, ile mogłem, też jestem profesjonalistą, dziękuję bardzo, idę gdzie indziej. Mhm. Jest wolnym zawodnikiem, tak? No więc my musimy... To się zdarza w biznesie. Tak, my musimy usiąść z takim zawodnikiem i de facto z nim rozmawiać w taki sam sposób i tak negocjować, jakbyśmy go pozyskiwali z innego klubu. Bo jak jest wolnym zawodnikiem, no to normalnie płacisz do klubu 700 tysięcy, milion, 1 200 000, 500... Mówisz w złotówkach czy w euro? W euro. Tak, bo ja cię jeszcze odpytam o pewne ceny transferowe. Puszczę. A tak, z takim zawodnikiem siadasz, zawodnik mówi, okej, no nie płacicie do klubu, no to zapłaccie mnie, bo ten klub inny zapłacą mi te kwoty. No więc... Czyli to by byli bardzo drodzy piłkarze, chcesz mi powiedzieć? To byłyby nowe transfery. Kibice czasami tak się obruszają, no bo przedłużyli kontrakt, to oni traktują, że to jest nowy transfer, ale to w realiach po prostu biznesu sportowego jest nowy transfer. Za sam podpis po prostu... No trzeba zapłacić. Oczywiście. No, ale w Niemczech też tak jest. No, wszędzie Lepy tak jest. Przedłużając kontrakt ale z Bayernem Monachium, po raz drugi przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium, tak. No też dostaje za podpis. Taki jest rynek i nie ma się co obrażać na rynek, takie są realia i tak ten mechanizm funkcjonuje i okej, po prostu trzeba tylko tym zarządzać. Gytkier jest profesjonalistą, do ostatniego meczu będzie strzelał bramki, będzie kreował sytuację, jest reprezentantem kraju. A wiesz dlaczego będzie to robił? Dlatego, że jest profesjonalistą? Dlatego, że jest fajnym gościem, kolejny kontrakt. Ale każda strzelona przez niego bramka to są dodatkowe pieniądze. On może być królem strzelców Ekstraklasy. Które albo my wyłożymy, albo nowy klub zapłaci mu za podpis. Oczywiście. I tak jest mechanizm. Niezgody już nie ma, bo do Portland to już się, pewne? Tak, no tam dogrywają, no ale nie po to chyba poleciał chłopak, żeby nie sfinalizować tej transakcji, tak? No Super Bowl ze wcześniej, nie? No to może... dopytam cię... Jedna rzecz, bo żeby mi nie uciekła. Wczoraj rozmawiałem, miałem przyjemność odwiedzić w domu Tadzia Jarosa, tak, legendarnego skauta Lecha. Nie chcę mu wypominać wieku, ale w przypadku mężczyzny to nie jest w ogóle żaden problem, 68 lat. Mhm. Wielki skaut, w skali polskiej historii nawet wyskautował tylu fajnych piłkarzy, ciekawych. Taki materiał na kanale będzie za jakiś czas. Natomiast
strasznie bolał, że Bejger, tak się nazywa ten młody chłopak, którego widział jako dziesiątkę, a od razu powiedział, że będzie środkowym obrońcą, jako szesnastolatek no, nie był do utrzymania. Nie działał na Bejgera przykład innych chłopaków, którzy weszli do pierwszej drużyny, zadebiutowali. Bednarek na koniec, on odchodzi do Southampton tak, za 6,5 miliona, bo ktoś tu pisze na czacie, kiedy skończycie z transferami za 4,5. Nie jest to łatwe przy polskiej mizerii w europejskich pucharach powiedzieć, płaccie dychę za Bednarka, Linetiego, Kownackiego, czy niezgodę. I tak nastąpił progres, bo to nie jest 300 tysięcy euro, pamiętasz te czasy? Jasne. Nie jest 700 tysięcy, nie jest milion, nie półtora. Jest milion, tak? tylko teraz posypałeś transfery 3-4, tak? Jasne. Dzisiejszy rekord jest Bednarek 6,5, tak? I to jest ten rekord. Ale macie tutaj przykłady, idziecie do młodego chłopaka, 16-latka, ale po niego przychodzi Manchester United. Walczycie o niego? Co zrobiliście, żeby... Bo Tadziu Jarosz twierdzi tak, to jest ból dla mnie, jako człowieka skauta, który go doświadczył, sprowadził, że on za szybko odchodzi. Ja się wkurzam na tą sytuację. No ma prawo się... Wszyscy no, się tak, pewnie no, wydać. No tak, no masz Bejgera. Czy masz wcześniej... Ja niech potępiam chłopaka, bo rozumiesz, Bielika. Bo to są różne drogi. Nie, no tak. Krychowiak się przebił taką drogą, tak? Wielu padło na tej drodze, to też większość pada na tej drodze, ale no, nie jest powiedziane, że on kiedyś nie będzie reprezentantem Polski. Tak. Ale to teraz, wiesz, żebyś mnie nie łapał i proszę kibiców, żeby mnie nie łapali jakby tutaj za procenty, ale to tak w uproszczeniu powiem, 99% pada na tej drodze. Masz stu, którzy wyjadą jako nastolatkowie, tak? No tak, no bo to jest tak, że co jest kuszące, tak mnie się wydaje, no bo ścieżka, nazwijmy to przez Lecha, no to jest ścieżka gdzie? Masz debiut w Ekstraklasie, no na który też musisz zapracować, zaczekać. No nikt ci nie da za Oczywiście, darmo. Nikt ci nie da za darmo. Musisz wypracować te swoje minuty, te swoje wejścia, te swoje mecze rozegrane. Najlepiej zadebiutować w reprezentacji, pokazać się w reprezentacji. To jest wtedy spójne, skorelowane. Odnieść jakiś sukces tak, w tej lidze, zaliczyć ileś meczów, wyjechać do dobrego klubu, być może pośredniego. Nie mówię, że od razu Premiership, ale może inna liga, może drużyna, w której będę grał, ale to nie jest, nie wiem, topowa drużyna w danej lidze, ale już tam zaistnieje, zafunkcjonuje, pokaże, że daje radę w tej o wiele lepszej, trudniejszej lidze. No a potem następny krok. No i teraz przychodzi do ciebie Manchester i właściwie myśli sobie, kurczę, zajmie mi 5, 6, 7 lat dojście tam, a może nigdy tam nie dojdę. A już tam jestem, tak? Rozumiem. Już tam będę. No dobra. Jeden z największych klubów świata, naprawdę, tak? Ja się z tą ścieżką nie zgadzam, ja jej nie kupuję. Wiesz dlaczego? Dlatego, że realia są takie, i to nie jest, co teraz wymyślam, po prostu realia są takie, że do Ajaxu przyjeżdża wagon zawodników i to są zawodnicy z Europy Środkowo-Wschodniej. Przyjeżdża wagon zawodników Ameryka Południowa, ze szkółek afrykańskich i tak dalej. I jeszcze jedna rzecz. U nas łapie kontuzję piłkarz, to mamy tych w Akademii 60 chłopaków. Chuchamy, dmuchamy, leczymy, opiekujemy się, psychologowie, korepetycje z angielskiego, matematyki, to i jeszcze i dieta. Wszystko, bo mamy ich 60 i oni są nasi. Złapałeś kontuzję, chłopie, tam dobra, no trudno, to są następni, tak? A nie radzi sobie z angielskim? No trudno, nie radzi sobie, będą inni. Po prostu tam ta skala działania, funkcjonowania, ta anonimowość jest zdecydowanie większa. I teraz no jest trudniej. To nie jest dobra ścieżka. Absolutnie nie polecam tej ścieżki, tak? No ale no co zrobisz z Bejgerem, z jego rodzicami? Mają taki pogląd, mają taką opinię. Wydaje mi się, że to jest lepsza ścieżka. Jestem przekonany, że jest ścieżką gorszą. My obserwujemy losy naszych też byłych wychowanków, którzy ulegli pokusie i pojechali, zobaczyli o fajny internat we Włoszech, o fajne boisko, a jeszcze mi zapłacą 3000 euro. No to teraz zbierają pomidory w Apulię albo układają sałatę, tak, na taśmie. Muszę ci powiedzieć, szanowni tych, co układają sałatę na taśmie, tylko chodzi mi o to, że no nie zostali profesjonalnymi piłkarzami, tak, a ich koledzy, którzy zostali w Lechu, którzy zadebiutowali w rezerwach, poszli na wypożyczenie, no grają albo w super miejscach, jeśli chodzi o piłkę nożną, albo grają w Polsce, w dobrych klubach, tak? Bo takich też przecież mamy. No i zarabiają przez futbol. A taka też jest jakby no, istota tego, żeby zostać piłkarzem. No, chcą być tymi wielkimi piłkarzami, grać na wielkich arenach i chcą z tego żyć, po prostu chcą zarabiać, tak? Dopytam cię jeszcze o... A ilu się udało piłkarzom? Tak, słuchaj, bo każdy mówi tak, no Milik, tak? No Zieliński. No Zieliński bardziej. Milik jest został sprzedany jako gotowy piłkarz, mimo że zadebiutował w Ekstraklasie. No tak? Ale Zieliński wyjechał nie debiutując w Ekstraklasie z Zagłębia Lubin do Udinezy. Ale wiesz co mi powiedział Paweł Buchniewicz,
znasz, tak. Środkowy obrońca Górnika, bardzo inteligentny chłopak, powiedział tak, ja byłem w Udinese. Najpierw poszedł do innego klubu, później go Udinese sprowadziło i wypożyczyło do Granady, później przywróciło. Powiedział tak, czułem się jak towar dla nich. O, ja byłem towarem, jednym z tych kilkudziesięciu chłopaków, których Udinese, bo taką ma politykę Udinese. Udinese to jest, oczywiście Manchester też ma taką politykę. I City, United, prawda, i Chelsea, że oni biorą i później, no brzydko mówiąc, wypluwają czasami tych piłkarzy. No, bo tam... Najpierw, wiesz, najpierw bierzemy, a potem się zastanowimy, co z nimi zrobić. Nie? No tak, tak. Słuchaj, pytanie. Czy nie przeszarżowaliście z odmłodzeniem składu z kolei? Ja, to nie jest moje pytanie, Filip zadał, bo ja, mi się to podoba. Ale bo nie przepraszam. Nie, nie przepraszam, ale wiesz, o co mi chodzi. Bo ja bym chciał, żeby tak była sformatowana Polska Liga. Rozumiesz? Jak ja biorę raport z tej jachranki i widzę tam 10% obcokrajowców powyżej 30 roku życia, jak ja przytaczam Czesiowi Michniewiczowi, że w polskiej lidze gra 42% obcokrajowców, czy 43%, czy 41% w ostatnich trzech sezonach, to mnie diabli biorą, żeby nie użyć mocniejszych słów. Rozumiesz? Czyli ja mówię, dobra, Tadziu Jaros wczoraj mnie natchnął jeszcze w ogóle, powiedział tak, a mi się marzy, żeby Lech zagrał 11 wychowanków. Nie, ale zagra, ale to ja ci powiem więcej. Mam nadzieję, że to też będzie dotyczyło tej ostatniej pozycji nieobsadzonej. Reprezentacja narodowa zagra kiedyś 11 reprezentantów, byłych reprezentantów no, Lecha. Aż tak to nie. No nie, no to jak, no policz od tyłu. No, no na razie z bramkarzem, z słabym bramkarzem mamy problem. No przecież zobacz, no Candy. Aha, prawa obrońca, no, tak, środkowy no, obrońca. No tak. No, a rozumiem, że aha, Bielik może być środkowym no, obrońcą. Jest naszym wychowankiem, to, tak, lewa obrona, co tam mamy? No nie, na razie nie. No ale no, powiedzmy, że Beresia, tak? Ale Puchacz może no, będzie. Puchacz będzie. A, no może. No, środek z przodu. Beresia, no tak, grawał na lewej obronie. Kownacki, tak. No naprawdę. Generalnie, nie, no to pokazuje, to jest wartość Lecha. To jest wartość Lecha. Natomiast na koniec kibiców nie przekonuje ostatnie... Ale to dobre, odmłodzenie. Ale wiesz co, no. To też... Odmłodzenie. Ja no. Tak, chcieliśmy tego, zrobiliśmy to. Uważam, że to jest dobry krok, że to był dobry krok. Oceniamy to po fakcie, że to był dobry krok. Mhm. Natomiast też, wiesz, no nie przesadzajmy. Nie w każdym meczu było tak, że grało 6-7 młodych chłopaków. Raczej 3-4, a były też mecze, że grało 2, tak? Więc jakby to było zależne od sytuacji, od dyspozycji, od kontuzji zawodników. Ale co jest najważniejsze, to jest ta paleta, ten portfel, tak? Gdzie masz wybór, czyli ci młodzi chłopcy, ci nasi wychowankowie są gotowi do tego, żeby trener mógł nimi dysponować i zarządzać kadrą meczową. Czyli mamy z czego wybierać. I to zależy od tego tylko w jakiej są formie, jak wyglądają, czy grają w danym meczu, czy nie. Natomiast jest rywalizacja i oni stanowią o jakości tej drużyny, bo oni rywalizują, tak? Oni rywalizują z Darko, czy oni rywalizują z Amaralem, tak? Natomiast jak mówimy młodzi, no to zapominamy, że taki Kamil Jóźwiak to też jest młody, a już jest podstawowym zawodnikiem. Jasne, tak? Jasne. Nie no, ale to ta fala tych młodych, ona też musi okrzepnąć. Tak. Ona da efekt może już w tym sezonie, a w następnym i jeszcze następnym tym bardziej. Natomiast Filip oczywiście mówi, ale trzeba dopełnić to pytanie. Czy nie przeszarżowali z odmłodzeniem składu? Pytanie też o doświadczenie trenera. Bo czy nie jest zbyt mało doświadczonym trenerem Dariusz Żuraw, żeby sobie poradzić z taką sytuacją? Nie. No dobra, ale z Dżurdziewiczem to przesadziliście, nie mieliście wyczucia. To było za wcześnie, krótko mówiąc, dla Iwana. Znaczy w ogóle w tym ostatnim roku to przesadziliśmy z wieloma sprawami, tak? No to trzeba jakby być uczciwym. Bo mówisz o poprzednim sezonie. Tak, o poprzednim sezonie. Te zmiany trenerów były po prostu zbyt częste. Wierzyłeś w Adama Nawałkę później. Ja też notabene, żeby nie było, wierzyłem, że tutaj zrobi... To, nie jest to było Franek to nie... Smuda czyni cuda, a teraz nie rymuje się Nawałka z cudami, ale... Tak, to nie jest kwestia wiary, tylko to jest kwestia jakby oceny dokonań historycznych, powiedzmy, tak, z spojrzenia na to, czyli co trener osiągnął, IKS Katowice, tak, i jednak doświadczenie, jak zarządzał zawodnikami, repra, tak? Repra, jak zarządzał zawodnikami z różnych klubów, z dużych klubów, wielkich klubów, jak sobie radził z sytuacjami stresującymi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no, krótko mówiąc, no, ten rok to był właśnie rok też błędów, braku konsekwencji,
Jak pytamy i pytasz o Iwana, także błędem było na pewno to, że to było po prostu za wcześnie dla Iwana. To był zbyt mało doświadczony trener. Inaczej niż trener Żuraw, no bo jednak trener Żuraw po prostu dłużej wykonuje ten zawód. Był już wcześniej w Lechu, bo był asystentem u Macieja Skorży, trenerem asystentem. Potem prowadził rezerwy. Potem był tym trenerem tymczasowym, więc jakby nawet z tego punktu widzenia jego doświadczenia było większe, zdecydowanie. Tak. No więc tak to właśnie widzę. Nie brakuje mu na pewno doświadczenia. Umiejętnie wprowadza zawodników młodych, znajduje świetnie język z zawodnikami starszymi, no więc jest okej, okay, tak? Pytanie konkretne. Tak, trener wczoraj tu widziałem, była taka odprawa, mogę zdradzić. Nie znam, co tam ustalili, ale była odprawa. Naradzaliśmy się, co dzisiaj odpowiedzieć na pytanie o doświadczenie trenera. Myślę, że naradzaliście się w sprawie na przykład prawego obrońcy, bo pozyskaliście prawego obrońcy, bardzo wartościowego. Tak. Kiedyś Mariusz Lewandowski powiedział mi, ten chłopak może grać w Bundeslidze. On ma taki fizyczność, taką w sobie moc i on dużo lepiej gra z prawej strony obrony niż z defensywnego pomocnika. Ma konkretne liczby w naszej ekstraklasie, chyba ma 7 bezpośrednich asyst. Naprawdę wartościowy piłkarz. Z tym, że pozyskaliście go od lata, no bo kończy mu się kontrakt z Zagłębiem Lubin, tak jak Legia Pyrdoła, tak Lech Czerwińskiego. Pytanie, spróbujecie go kupić? Prezes Zagłębia Lubin deklaruje, że on w ogóle nie chce sprzedać. A czy to jeszcze będziecie próbowali? Niepotrzebnie prezes Jankowski powiedział to publicznie na konferencji prasowej, no bo teraz trudniej będziemy się z tego wycofać. Natomiast tak, no próbujemy i będziemy próbować to zrobić. Natomiast no, to muszą chcieć dwie strony, tak? Tak jak mówiłeś. No bo ŁKS na koniec przyjął to po dzień czy dwa i chyba się dogadali z Legią po tym, jak chłopak podpisał kontrakt. A ty możesz sobie wyobrazić sytuację, że będzie spór trwający do początku ligi i się nie dogadacie po prostu. Będziemy wytrwali, zobaczymy, czy się dogadamy. Nie odpuścimy tak tematu, deklaruję. Jasno, nie odpuścimy tematu, ale nie zrobimy tego za wszelką cenę. Tam jest klauzula odstępnego. Ta klauzula odstępnego, nie wiem, czy została publicznie podana, 700 tysięcy euro. Nie zapłacimy 700 tysięcy euro, ale będziemy chcieli się dogadać, tak? Zobaczymy, jakie będą efekty. Czyli zależy wam na tym. No tak, no zależy, no inaczej byśmy nie podpisali kontraktu. Wszyscy też wiemy, w jakiej jesteśmy w sytuacji. Wydaje nam się, że ten tandem Alan Czerwiński, Robert Gumna to jest świeże. Potrzebujemy bardzo dobrego prawego obrońcę, no już też od teraz, bym powiedział. Ale okno transferowe dopiero się zaczęło. Jest jeszcze. No, ale kibice piszą na czacie, że drużyna jedzie na obóz i woleliby, żeby już były te transfery. I zgadzam się z kibicami, no też bym wolał, żeby. Bayern też czasami musi przytrzymać kibiców samolocie przez parę tygodni z nami, ale tak na razie się nie stanie. No muszę się zająć poprzednim oknem transferowym. Tak. Czyli tym letnim. Czernomarkowicz, dwójka na liście scoutingowej. Czy to prawda? I czy z kolei dobrze świadczy o scoutingu Lecha? Ale bo to ja, to muszę ci powiedzieć, ja widziałem tego chłopaka i się załamałem psychicznie. 26 lat, Radnicki NIS, sprawdziłem sumę odstępnego na Transfermarkt. Możesz mi powiedzieć prawdę? 500 tysięcy euro zapłaciliście za niego? Nie. Ile? Mniej. Ale ile? No nie, to wiesz, to są tajemnice. Prawda futbolu, próbuje się dowiedzieć. Handlowe. No bo jeśli ja widzę taką sumę odstępnego, to się wkurzam. No bo to jest 2 miliony złotych, więcej nawet, tak? Według dzisiejszego kursu euro. No to jeśli płacisz za środkowego obrońcę, który no nie gra za dobrze, no już nie chcę w ogóle używać mocniejszych słów. Bo powiem ci tak, Carlo Muchar, dla mnie zawód. 400 tysięcy euro według Transfermarkt z Inter za Prestige, prawda? Tyle zapłaciliście? Słuchaj, sytuacja każdego zawodnika jest inna, ale konkretnie się dopytuję o Carlo Muchar, tak? Młody zawodnik. 24 lata. Młody. No jeszcze spełnia profil Lecha taki młodzi plus z zagranicy do 25 roku życia, tak? Tak, i teraz tak, młody zawodnik z potencjałem, trener mówił, to jest takie sprawdzam dla Muchara, tak? No bardzo na niego liczymy. Ciężko pracuje, facet jest no naprawdę zdeterminowany, tak, żeby pokazać, co potrafi, może czasami aż za bardzo zdeterminowany, no ale musi udowodnić na boisku właśnie ten swój duży potencjał. My w niego wierzymy. Sztab, skauci, którzy go sprawdzali, wierzą w Muchara i będzie oczywiście, tak jak mówiłem,
ten okres to będzie takie sprawdzam dla niego. Czarny Marek, jak mówimy, okej. Okay. No, trochę zawód, tak? Liczyliśmy może na więcej, ale to też bez przesady. To nie jest tak, że to jest niewypał transferowy. To jest ja bym go nazwał niewypał. Jestem dziennikarzem i naprawdę. Może okej, to Szatkę bym tak nie określił, a Czarnomarkowicza no, tak. Nie, z całym szacunkiem, jakbyś nie określił Szatkę. Szatkę to trzeba uznać za sukces po prostu, tak? I za bardzo dobry ruch transferowy. Reprezentant kraju, no przezawodnik, tak? No przezawodnik. To jest jakby, czasami wydaje mi się, że no wyrasta absolutnie ponad ekstraklasę. I widzisz jego zachowania boiskowe, widzisz jak się ustawia, widzisz jak gra na prawej stronie pierwszy mecz, widzisz jaki zrobił progres w drugim meczu i w trzecim, tak? No to widzisz, że to jest kawał piłkarza. Natomiast Czarny Marek, no okej, okay, no zobaczymy, tak? Czarny Marek, taki pseudonim. No Czarnomarkowicz, tak? Nie skreślamy absolutnie zawodnika. Będzie dostawał swoje szanse, pracuje, musi poprawić swoje zachowania boiskowe, musi jakby pracować nad ustawieniem, taktyką. Zobaczymy, co dalej. Nigdy nie mówiliśmy i mało tego, zawsze powtarzaliśmy, nie wszystkie transfery nam wyjdą. To nie jest możliwe. Chodzi o proporcje, no to jest ważne, wiadomo. Jasne. Ważne, żeby te transfery w połowie były udane. W 3/4 byłoby po prostu rewelacyjnie, tak? Mhm. Proszę dalej, co dalej? Nicky van der Hart. Zobacz. Dobrze gra nogami. Świetnie. Ja go widziałem w fantastycznych meczach, ale widziałem też parę baboli. Jasne, tak. Szczególnie w tym pierwszym okresie te bramki z Krakowią, ze Śląskiem, Wrocław, złe ustawianie się, zła reakcja jakby na sytuacje boiskowe, które powodowała, że on przez to złe ustawienie. Przez to ustawienie jakby gdzieś tam traciliśmy bramki, no ale potem seria meczów, bardzo długa, nie wiem ile tych minut, nie pamiętam tam. Ponad 500, tak? Gdzie nie straciliśmy bramki. I mecze, które nam wybronił. Dlaczego nie mam trawy tutaj z bułgarskiej? Chciałem właśnie posmakować tej trawy. Który to punkt trawy, żebyśmy... Myślałem, że przyjdziesz, przyniesiesz jakąś trawę, żeby mi pokazać, jak wygląda dobra trawa. Ale co, chcesz wrócić do rozmowy o Bogufale, o trawie? Nie, już dobra, że tam... Ja tam byłem, no i widziałem. No i co, no i powiedz. No powiedz, ale powiedz teraz, prawda futbolu, powiedz uczciwie. Nie była najlepsza, ale ja na gorszych grałem, naprawdę. No ja rozumiem, powiesz, a starym dziadem jesteś i w ogóle no wtedy, kiedyś się grało, tak, w ogóle... Tak, to wiesz, że o to tak się tam... Pospieraliśmy się. Nie chodzi o to, że trawa jest nierówna, albo że jest jej mało, a więcej ziemi. Chodzi o to, że jeżeli jest zmrożona i jest beton, no to dla bezpieczeństwa zawodników po prostu nie gramy, tak? I tylko o to chodzi. A tu narracja twoja i Matiego, no tak, a kiedyś się grało na piasku. No dobrze, no panowie, no. A kiedyś to się wyrywało zęby cęgami, a w tej chwili... Bolesne to było. Tak, a w tej chwili technika poszła do przodu i inaczej się leczymy. Jeździliśmy innymi samochodami. Jak grałem i biegałem na żużlu, tak? Na boisku takim żużlowym, taka szlaka, tak się u mnie mówiło. No okej, okay, no ale teraz młodzi chłopcy, dziewczynki biegają po świetnych boiskach, sztuczne murawy, podgrzewane, pod balonem, no i to jest normalne. No widzę, że na bułgarskiej doświetlacie tą trawę, to tak, lampy, te całe tak, ustawienie. Tak, doświetlamy. Fajny to obrazek jest tu, muszę powiedzieć. Doświetlamy, no dlatego, że konstrukcja stadionu nowoczesnego, właściwie każdego w Europie, powoduje, że trzeba, no oprócz takich naturalnych warunków związanych z podlewaniem, nawożeniem i tak dalej, no do zapewnić warunki, jeśli chodzi o światło słoneczne. Nie ma naturalnego, no to musi być sztuczne. Jedziemy non-stop właściwie od ostatniego meczu, świecimy lampami, tych lamp jeszcze powinno być nawet więcej po to, żeby stwarzać warunki do wegetacji. Ta trawa rośnie po prostu cały czas. Więc długa runda przed nami, intensywna, dużo meczów, mecz reprezentacji. To też musimy mieć na uwadze, że chcemy, żeby na reprezentacji ta murawa była w dobrym stanie. No więc i tak jak mówiłeś, no lampy chodzą non-stop i zobaczymy, jak ta murawa nam pomoże w nadchodzącej rundzie. Docelowo pewnie trzeba pomyśleć o murawie hybrydowej, ale no, potrzebne są pieniądze, a w tej chwili są inne priorytety. Transferowe. Słuchaj, nie sprzedaliśmy zawodnika od 2,5 roku. Nie gramy w pucharach europejskich. Ja tego nie ukrywam i nigdy nie ukrywaliśmy. My też mamy swoje problemy. W ogóle zobacz, jaka jest liga. Wszyscy mówią, no liga. Ale ta liga, popatrz na zespoły. Połowa zespołów w lidze ma swoje problemy finansowe. Duże. Nie płaci na czas, ma problemy z infrastrukturą, nie ma boisk, nie ma stadionów, tak? My też mamy swoje problemy. To nie znaczy, że się sypiemy i walimy, ale to oznacza, że nie jest idealnie. Wstrzymaliśmy inwestycje, tak?
Widać to też po naszej kadrze. Ograniczyliśmy tą kadrę. No musimy zarządzać tym, co mamy. Więc będzie lepszy czas. Będziemy inwestować w większym stopniu w infrastrukturę. Mamy to wszystko rozpisane. Mamy projekty, mamy pozwolenia na budowę. No, będziemy działać. Na razie... A mówisz o akademii tam... Mówię o sztucznej murawie, o hybrydzie na płycie głównej. Okay. Że tutaj położycie hybrydę, jak opanujemy jako Lech sytuację finansową, opanujecie to, to zaczniecie inwestować w nową taką murawę super nowoczesną, tak? Która pozwoli, żeby każdy mecz był rozgrywany na idealnym stole. No i wtedy nie będziemy dyskutować o murawach. Awantura po Buchuchwale była bardzo, bardzo duża. Bardzo duża była. Nie, no bo wiesz, na koniec ja sobie myślę, wy chuchacie na tych piłkarzy. Naprawdę. No i ja ci to powiedziałem, Karol. Że bardzo mi się podobała wypowiedź puchacza po meczu. No mi też, bo młody chłopak ma normalny charakter. Mówi co myśli. To ja tego nie potępiam, mi chodzi o coś innego. Ale że generalnie wy jako Lech chuchacie na piłkarza, a czasami trzeba tego piłkarza też, wiesz, no powiedzieć, panie, graj pan. To 2 maja mnie interesuje, trofeum, a nie płakanie przed meczem albo po meczu. No dobra, no. Nie dogadamy się w tej sprawie. Słuchaj, to wiesz, to... Kończymy prawdę futbolu. Żebyś nie został w lokach startowych. Czasy się zmieniają. Dobra, tak? No, dobra. Wiesz, o co chodzi. Nie? Wiem. Dobra, to powiedz mi w takim razie, dlaczego nie chcesz ujawnić sum transferowych za piłkarzy? Dlaczego na Transfermarkt ma być błędna suma, nieprawdziwa? Ale tam nie masz sum transferowych, tam masz kwoty, wartości potencjalne. Nie, wartości to jest co innego. Nie. Wartości sprawdziłem. Legia ma wartość piłkarzy. Piłkarzy 33 miliony, średnio piłkarz kosztuje 1 150 000 euro. Lecha piłkarz, wartość kadry jest 24 miliony, średnio wartość piłkarza 827. A Lecha już 441, Jaga poniżej... No ale to już widzisz od razu... Ale to są wartości, ale sumy transferowe. W euro mówię. Natomiast co do transferów. W Transfermarkt jest tak, że jest podana często. Jak Milik kosztował 32 miliony euro, to kosztował 32 miliony euro, przechodząc z Ajaxu do Napoli. To dlaczego przy Czernomarkowiczu czy Mucharze ma być nieprawdziwa suma ocennego? No to mnie to wkurza. No. A ile kosztował Tiba i Amaral? Duże pieniądze. Ale może rzecznik prasowy nam mniejsze niż media podawały. Okay. Mniejsze, bo to w ogóle nie my podawaliśmy te kwoty, one, nie wiem, śmigały, że tak powiem, w internetach i na forach. My po prostu jakby nie odnosiliśmy się do sytuacji, ale to nie były też kwoty rzędu 100, 200, 300, 400 tysięcy, tylko zdecydowanie większe, tak? Bo przy jednym jest chyba 1 000 000 czy 1,5 miliona, przy drugim jest 2 miliony euro. To były mniejsze kwoty, ale to też były kwoty takie kilkaset tysięcy, po kilkaset tysięcy euro i tak bliżej tych kwot tam. Dobra, ale czy jak ja wezmę raport finansowy Lecha, bo wy wszystko, jako Lech, wszystko będziesz... jestem w stanie to wyczytać? Mhm. Znaczy rozumiem, że muszę sobie później to porozbijać na poszczególnych piłkarzy, ale jestem w stanie wyczytać z raportu. Absolutnie tak, wszystko. A z kwotami w poszczególnych transferach też jest tak, że to są umowy między dwoma klubami i tam są klauzule, tak, za ujawnienie grozi 100 tysięcy euro, 500 tysięcy euro, 1 000 000 euro, no więc to jest tajemnica handlowa, druga strona, nie wiem, wskazuje, że nie życzy sobie, żeby ujawniać kwotę transferu, no i stosujemy się do tego, krótko mówiąc. Nie? Tylko wkurza mnie to. Wiesz dlaczego? Bo jestem dziennikarzem. I później są nieprawdziwe kwoty transferowe. Mnie też wiele rzeczy wkurza, ale tak to wygląda. No. Tak to wygląda. Trochę jak w RODO. Nie ujawniamy danych osobowych, a tutaj po prostu stosujemy się do zapisów z umów. Jeżeli możemy, ujawniamy. Tak. Na przykład Miki van der Haart zero. No to jest oczywiste, tak, wolny zawodnik. Właśnie wolny zawodnik. A Letniewski? Oj, nie pamiętam teraz. Ja miałem wielką nadzieję, że ten chłopak się rywalizowaliśmy. To był mój spór z prezesem Rutkowskim, czy piłkarze z pierwszej ligi się nadają. Ale jest... to ciekawe. Wiesz co, dyskusja piłkarzy, dlaczego Lech nie szuka, dlaczego kluby nie szukają w tym zagłębiu piłkarzy, czyli w pierwszej albo drugiej lidze. No. Wiesz, jaki odsetek piłkarzy z pierwszej ligi w różnych klubach, w całej ekstraklasie przebił się i gra i odniósł sukces? Nie sprawdzałem. 10% z tych, którzy przyszli. To znaczy, że 10% z tych, którzy... Co dziesiąty. I teraz jeszcze dalej, żeby jeszcze strukturę zbadać. Połowa
cirka. Połowa z tych 10% to są piłkarze, którzy byli w Ekstraklasie, spadli ze swoimi klubami, no i wrócili z powrotem, bo inny klub po prostu wziął ich. Czyli oni już doświadczyli Ekstraklasy. Tak, czyli tak de facto byli zawodnikami ekstraklasowymi. No tak, no bo to jest oczywiste. Gdyby był drugi Lewandowski w pierwszej albo drugiej lidze, to no nie tylko nasi skauci, ale wszystkich innych klubów już by go znaleźli, tak? A tak go znajdą za następne 30 lat. Albo 20. No, okej, okay, ale... Więc to nie jest tak, że tych zawodników ktoś pomija, nie zauważa. Tak? To jest podstawa szkolenia, to jest jakość też tych zawodników. To jest jakość tych zawodników. No nie ma ich. No nie ma ich. Inaczej graliby w Lechu, inaczej graliby w Legii, inaczej graliby w Krakowi. To co powoływałeś się na słowa Probierza, trenera Probierza, no tak, no to byliby tam. Nie ma ich. Mhm. No dobrze, a z kolei, a to się skontroluje. A Julek Letniowski? No, zobaczymy. Ja wierzyłem w tego chłopaka. Pierwsza rzecz. Ma gol pierwsza, taki, że oczywiście, naprawdę, oczywiście. Szkoda, że cały czas fajny, fajny, no teraz już nie. Tak. Czyli teraz możemy się przekonać. Te kontuzje jakby go trapiły, tak, długi czas, no ale potem już miał naprawdę dobre mecze. No mogę powiedzieć, że nie wiem, był liderem rezerw, tak? Mhm. No świetnie wyglądał w tych rezerwach. No więc... Mam nadzieję, okay, że to jest ten czas. No to a propos rezerw. Wczoraj Tadziu Jaros powiedział tak, on obserwuje rezerwy i mówi tak, i ci młodzi tam w tych rezerwach to często są lepsi niż ci, którzy przychodzą z pierwszego zespołu, czyli ta różnica poziomu może się okazać, że wcale nie jest tak duża między Ekstraklasą, pierwszą ligą i drugą. No to między Ekstraklasą a pierwszą ligą trwa spór, czy trzeci od końca w tabeli jest lepszy. Według raportu Ekstraklasy jest lepszy. Nie uczestniczę w tej dyskusji. Wiesz, no właśnie. Zaraz ci powiem, no to po kolei, ty zadaj pytanie. Nie, no tak nie jest. No, wiesz, no wiem, okej, okay, dobra. No. Tadziu, wiesz, no... Patrzy przez pryzmat młodzieży i chciałby, żeby ta młodzież, która już błyszczy w drugiej drużynie, za chwilę wspomagała pierwszą. To jest, wiesz, to jest też kwestia wektorów, że tak powiem. Schodzi zawodnik z pierwszej drużyny na weekend meczowy do rezerw. Bo nie grał meczów w pierwszej drużynie, albo wraca po kontuzji. No i wiesz, on tam gra, daje z siebie wszystko, fajnie, no ale wie, że wraca. A ci młodzi wiedzą, że idą tam. Oni muszą być najlepsi na boisku, żeby muszą tam myśleć o pierwszej drużynie. Tak? Okay. I tak to też wygląda. Natomiast bardzo dobrze funkcjonuje taka wspólnota jakby interesów, idei, celów. Ci starsi wchodzą i pomagają tym młodszym, tym swoim kolegom juniorom. Nasz pomysł na to, żeby był taki grający asystent, grający kapitan, wcześniej Darek Dudka, teraz Grzegorz Wojtkowiak, no to jest świetna sprawa, tak? No bo to jest doświadczenie, to jest odpowiednie ogranie, to jest podpowiedź, jak się ustawić, jak się przesunąć. I to nie chodzi o to, że ma po prostu być najlepszy na boisku, tylko chodzi o to, że ma z boiska po prostu pracować z tymi chłopakami dla dobra tych chłopaków i to jest dobre. I wejście Darko Jefticia, czy wejście Tiby, czy Rogne do rezerw, no to nie chodzi o to, że on teraz, kurczę, tu wybiega 15 kilometrów. Bardziej cenne jest to, że przesuń się, ustaw się. Doświadczenie wpłynie na to. Tak, dokładnie tak. A macie przekonanie, że ta chęć grania w drugiej lidze drużyną rezerw to jest absolutnie to, o co wam chodziło, żeby ogrywać tą młodzież, tak? Zapytałem ostatnio prezesa... Ekstremalnie niska średnia wieku jest tej waszej drugiej. Tak, No generalnie też upraszczam, ale powiedzmy, że przyjeżdżają 30-30-parolatkowie, a my gramy 17-latkami. Nie? Tak, żeby zobrazować. Średnia, nie wiem, czy ma 20 lat. W niektórych meczach chyba jest poniżej 20 roku życia. Średnia całej jedenastki, która wychodzi na plac. No to świadczy, to mi się podoba. No w tej chwili, wyglądać. Najstarszy Polak w pierwszej drużynie Lecha, który poleci na zgrupowanie, to ma 26 lat. No nie? Najstarszy Polak z pierwszej drużyny Lecha ma 26 lat. Czyli wszyscy inni są młodsi. To też o czymś świadczy. Natomiast to świadczy o odmłodzeniu zdecydowanym Lecha. Natomiast wiesz co, tak docelowo myślę, że fajnie byłoby, gdyby drużyny rezerw dla zwiększenia konkurencji, dla większego ogrania, dla poprawy jakości szkolenia, żeby drużyny rezerw, drużyn ekstraklasowych mogły grać w pierwszej lidze. W tej chwili jakby przepis jest taki, że... Nawet w pierwszej lidze. Tak. Oczywiście na drodze awansu sportowego i jakby utrzymania się, no bo możesz nie awansować, możesz awansować i zaraz spaść. To jest okej, to jest oczywiste. No ale jednak wiesz, no jest pokusa, jest chęć, ale też
jest walor szkoleniowy, walor taki czysto piłkarski, no, rywalizacji z drużynami z pierwszej ligi. No, to jest liga silniejsza niż druga liga. Tak? I ja rozumiem, że rezerwy nie mogą być w tej samej klasie rozgrywkowej, najwyższej w ekstraklasie, ale na przykład w pierwszej lidze to byłoby ciekawe. Mhm. Bez możliwości awansu do ekstraklasy. Tak? No i wtedy tacy wychowankowie w rezerwach, no, to rywalizują z tymi, co chcą awansować, z najlepszymi, którzy są, chcą awansować do ekstraklasy. No, świetna sprawa. No, na co dzień rywalizują. Lech jest piąty. Tak. Jest w ćwierćfinale Pucharu Polski. Tak. Będzie jakieś trofeum? No, trener na konferencji już to powiedział. Puchar Polski, no, to jest ta najkrótsza ścieżka do pucharów. My ten puchar, o ten puchar walczyliśmy kilka razy, byliśmy w finale. Uważamy, że mamy zespół, który może zawalczyć o zdobycie Pucharu Polski. W tym roku, teraz droga wiedzie przez Podkarpacie cały czas. Cały czas. Podkarpacie już na tyle dobrze znamy, że właśnie chwilę możemy tam. No nie, ja nie pytam, to trzeba Maćka Sawickiego spytać, jak losuje. Jak losuje, tak. Lądują w Rzeszowie i grają no, w okolicy. Natomiast to jest Puchar Polski. No i to jest gra o jak najwyższe miejsce w lidze, o miejsce pucharowe w lidze, tak? I to jest, i to jest ten sezon. I teraz efekty, tak? Bo to będzie efektem tego, że jesteśmy konsekwentni, że konsekwentnie wprowadzamy tych młodych do pierwszej drużyny, że konsekwentnie też pracujemy w scoutingu, bez drogi na skróty. I efekt chcemy, żeby był taki w postaci... Co z planem Lech 2020? Nie pierwszy raz widzę to na czacie, bo ja coś mi... Były jakiś plan taki? Tak? Wisi u mnie na ścianie, jeżeli chcesz podejść i odwrócić kamerę, to proszę cię bardzo. Tam jest... To jest strategia. Dobra. 2020. Możemy to pokazać? Pokaż pewnie. Dobra, jesteśmy na żywo. Maciej Heschel jest ładnie ubrany, także może wystąpić. Strategia, żebyśmy... Proszę bardzo, zobaczcie. To jest plan Lech Poznań w roku 2020. I co? Coś... No możesz tutaj trochę dłuższy, tak? Sztab się mówi, dłuższy plan tak, pokazać. Najlepsza opieka medyczna, najlepsze przygotowanie fizyczne, infrastruktura sportowa, długofalowa współpraca i ciągłość doświadczeń, systematyczny rozwój. To się zgadza? To jesteście na... Nie, no to... Dobra, emocjonujące mecze, walka do końca, ofensywny, dominujący styl gry, tytuł i udział w pucharach. Tu jest radość problem. Z gry. A dość z gry. Mm-hmm. Ja lubię, jak młodzi grają. To chodzi. Akademia. Bułgarska nie do zdobycia. Mm-hmm. Zaraz, drużyna. Mentalność zwycięzcy, renoma, transfery, optymalny system motywacyjny, najlepszy scouting. Zrównoważona struktura i liderzy. A tu akademia. Czyli wejście do pierwszej drużyny, indywidualne ścieżki rozwoju, unikalna programowość szkolenia, skala i jakość selekcji, dominacja w reprezentacjach narodowych. Usiądźmy, bo know-how wiesz. Chciałem zejść niżej jeszcze, przeanalizować, ale dobra. Słuchajcie, to jest na żywo. To YouTube właśnie umożliwia mobilny magazyn ligowy Lotto. To jest to, że jak wywołujecie, to my pokazujemy przynajmniej część tego planu. I co? Co z tym planem? No musisz mieć... Duża się... Już się mówię. Nie, my wszystko... Mówię. No duża, ale niektórych... A wiesz, kibiców najbardziej jednak boli. No sport. Sensu stricto, tabela, trofea... Jesteśmy klubem sportowym, pracujemy w sporcie. No właśnie, no właśnie. Wszystko, europejskie puchary... Wszystko, co się dzieje w klubie, w Lechu, pracuje na sport. Tak. To nie jest tak, że... Nie wiem, pracujemy na jakiś inny obszar, tak? Sprzedajemy bilety dla sportu, pozyskujemy sponsorów dla sportu, budujemy boiska dla sportu, zadaszamy boiska dla sportu, szkolimy dla sportu. Wszystko, co robimy, jest w takim lejku dla sportu, dla pierwszej drużyny docelowo. Okay. Jesteśmy klubem sportowym. I puenta? Udaje się ten plan? W jakim stopniu według Ciebie? No, wiele z tych elementów zrealizowaliśmy w 100%, wiele z tych elementów jakby zrealizowaliśmy lepiej niż zakładaliśmy, wielu nie udało się zrealizować. To jest strategia, bo doszliśmy do strategii, plan, mapa drogowa, tak? Która określa wizję, która określa misję, która pokazuje, co jest naszym marzeniem, gdzie chcielibyśmy być, ale też jakich narzędzi użyjemy, jakie działania będziemy realizować po to, żeby osiągnąć efekty. I
I co? I teraz szydera czy poważnie? Nie, nie, no poważnie. Powinienem mieć plan działania. Zgadzam się. Wiele z tych elementów jest bardzo absolutnie właściwy, potrzebny, konieczny. Część się udało zrealizować, natomiast no wiesz, na koniec... I teraz powiem więcej. Pracujemy nad tym, żeby jakby zrobić nową strategię. Tak? Zrobicie tak? No zrobimy, oczywiście. Na ile lat? No 4-5 lat do przodu. 4-5 nawet, tak? I teraz jesteśmy w trakcie realizacji. I teraz to, że nie osiągnęliśmy celów wszystkich zakładanych w obecnej strategii, to nic. Mhm. To nic. To oznacza tylko tyle, że my musimy poprawić jakość naszych działań. Musimy lepiej zdefiniować nasze działania. My musimy lepiej określić sobie, jakimi narzędziami chcemy osiągnąć cele. Musimy być bardziej konsekwentni w realizacji, tak? Musimy sami po prostu uderzyć się w piersi, ale to nie znaczy, że musimy po prostu wszystko wrzucić do kosza albo po prostu spalić. Dobrze jest mieć wizję i my tą wizję mamy, tak? I to, gdzie chcesz być, ten obrazek, gdzie chcesz być, no jest ci potrzebny, tak? Po to, żeby do czegoś dążyć. A na koniec, jeśli chodzi o Lecha, fascynowała mnie ta euforia jednak na początku sezonu. Lech po trzeciej kolejce był liderem i ta frekwencja, tak? Jakieś pytanie konkretne? No tak, no to jest tak, że czy jeżeli zdobędziecie Puchar Polski, teraz już z pamięci, to czy pójdziecie inną drogą niż reszta klubów i nie wyprzedacie wtedy zawodników? To no mogę powiedzieć tak, nie wyprzedamy, tylko że to nie jest tak, że to ja mówię teraz nie wyprzedamy nikogo nie sprzedamy, tak? Natomiast to jest właśnie, to są naczynia połączone. Odnosisz sukces, nie wiem, jesteś mistrzem Polski, grasz w pucharach, zdobywasz Puchar Polski, twoi zawodnicy są reprezentantami, to zamiast jednej oferty dostajesz 15. No właśnie. A ten zawodnik i jego agencja też dostają te 15 ofert. I zawodnik mówi, prezesie, kończy mi się za rok kontrakt, chciałem poinformować, że nie chcę przedłużyć kontraktu z Lechem, dlatego że dostałem ofertę tu, tu i tu. No i będę chciał z tego skorzystać, tak? No i okej, tak. To jest ten rynek, tak to funkcjonuje, nie ma się co obrażać i wtedy masz jakby po prostu pracę polegającą na tym, albo mówisz zawodnikowi, okej, stary, dobra, to pójdźmy razem tą drogą, zróbmy tak, że my ciebie sprzedamy, tak? Do nowego klubu, tam będziesz rozwijał się sportowo, tam więcej zarobisz, my też na tym zarobimy, no albo po prostu dogra do końca kontraktu i nie będziemy mieli z tego nic, no taki jest rynek i znowu wracamy do podstaw. No, ale zdarzały się takie przypadki, że Kędziora chyba przedłużył kontrakt, żeby być sprzedany za pieniądze, nie? To świadczy mega o chłopaku. Absolutnie, to ja jestem szapoba, bo mógł tego nie robić, często piłkarz tego nie zrobi, bo doradzi mu agent i więcej zarobią wtedy, no taka jest też prawda, od nowego już pracodawcy. Natomiast no Lech chce gdzieś ta tożsamość, prawda? Wczoraj rozmawiałem z Tymkiem Puchaczem, no to ten chłopak marzył, żeby grać w tym klubie. Tak. No to jest fajne. Tak. No to jest i Bednarek tak samo, tak. Jan Bednarek, tak. Prawda? Także... No mamy świetne relacje z byłymi naszymi zawodnikami, tak? Z naszymi wychowankami. No oni chcą tu wrócić. To znaczy, jakby deklarują, że wrócą, a my deklarujemy, że chcemy... Do drugiej drużyny. A my deklarujemy, żeby wrócili. Natomiast oczywiście życie pisze swoje scenariusze. Ale wiesz, no możesz się spodziewać, że zobaczysz tu, nie wiem, Linetego, czy właśnie Kędziorę. Nie chcieliście Peszki sprowadzić? Czy kontrakt jest do wzięcia? Nie. Pozdrowienia dla Sławka. Ale nie. Natomiast, no i teraz zobaczysz ich za kilka lat w Lechu. No to też będzie nowa jakość, tak? No bo taki Linety czy taki Kędziora ze swoim doświadczeniem, ze swoją karierą w Europie wracają, no i dają coś, tak, Lechowi. I to jest ważne. Te relacje z tymi naszymi wychowankami też są bardzo ważne. Minuta, już prawie 70 zagraliśmy. Lewandowski w Lechu? No, tak, z Lewym rozstanie nie było takie... No to byłoby moje marzenie, ale to... Łatwe, ponieważ tam był spór na temat pieniędzy z menedżerem Lewego, Kucharskim, ale chyba część tych pieniędzy przynależna była Lewemu. Ten spór się chyba ostatecznie skończył po paru instancjach. Ja zamknąłem ugodą z... Już ja jako prezes z Cezarem Kucharskim, zamknąłem ugodą to z Cezarem Kucharskim tą sprawę.
Drogo to kosztowało Lecha? Nieważne, to najdrożej kosztowało to, że mogliśmy pewnie z Lewandowskim, z Robertem Lewandowskim po prostu inaczej się rozstać. Ja żałuję, że, tak się nie, że nie ma tu Roberta właśnie kiedy ma czas wolny, kiedy dysponuje chwilą, żeby podjechać, spotkać się z naszymi młodymi wychowankami. Oczywiście nie jest naszym wychowankiem, wiemy to, ale jednak lata, odcisnął swoje piętno. I działa na wyobraźnię. Działa na wyobraźnię. No jest świetnym ambasadorem oczywiście polskiego futbolu, polskiego futbolu. Też Lecha w jakimś stopniu. Oczywiście. To zawsze biegł. Cały czas się chwalimy tym, że Robert u nas był, że grał, że z wielką sympatią ostatnio się wypowiadał i o Francis Mudzie. Przyznał, że to Franc jednak po jednym meczu konkretnie, nawet wymienił mecz, w którym on strzelił dwie bramki, chciał go. Podkreślił, że to potwierdził, że Arboleda był wypuszczany przez Franca na lewego, żeby go tam doświadczył i żeby chłopak rósł i te pojedynki z Arboledą na treningach też mu dużo dały. Z Arboledą na treningach nieraz tak wyglądały, że zawodnik w powietrzu szczególnie z walce o piłce zderzył się. Z Manuela. Arboleda biegł dalej jak pociąg jadący, a chłopak jak listek tak spływał po prostu i nie podnosił się z Ale lewy to chyba nie, co? No, tak, okay. Okrzep pewnie za chwilę. No. Wiemy, jak jest napakowane dzisiaj. A może jeszcze kiedyś zejdziecie się jakoś tak? No byłoby świetnie, tak. No byłoby świetnie, ale rzeczywiście ta kariera Roberta to działa na wyobraźnię, tak, młodych chłopaków jest takim magnesem. Te koszulki, tak, chłopców, no to świetne po prostu. Widzisz, że, nie wiem, wiesz, jesteś w Europie, tak? Mhm. Idziesz, jesteś w Europie, nieważne, czy w Chorwacji, czy we Włoszech. I są Lewandowski. I tak, jesteś w Londynie i idziesz jakąś uliczką i widzisz sklep z pamiątkami sportowymi i widzisz takie małe koszulki Lewandowski. No super, tak? No świetnie. A ostatnio też koszulki Piątka cieszą się uznaniem. Wiem, że Lech chciał Piątka. O, poszedł prezes, coś nam przyniesie. Koszulki Piątka też gdzieś w tamtym sezonie, w szczególności, kiedy strzelił 20... O, z autografem. To jest moja koszulka. Czyli piona... To jest twoja koszulka, tak? No ja dostałem. A, tak, bardzo, to znaczy, czyli jest moja. Z Milanu, tak? Proszę bardzo, tak, zobaczcie, tak. Tutaj jest autograf Krzysztofa. Nie wiem, czy się zdezaktualizuje i będzie miłą pamiątką z Milanu, czy dalej będzie obowiązywać, ale tak, moja koszulka. Jest grany temat, potwierdzałem wczoraj w Fabryce Futbolu, także nie jest tak, że na pewno zostanie w Milanie. Rozmawiają, dyskutują. Wiem, że Lech w pewnym momencie chciał go. Możesz to przyznać po latach? Obserwowaliśmy go. Wtedy ja już nie pamiętam, który to był moment. To był chyba ten moment, kiedy... Zagłębia Lubin chyba, nie? On już chyba był w Zagłębiu Lubin. A był. Po GKS-ie, tak, tak. Tak, w Zagłębiu... Nie, z Lech i Dzierżoniów do Zagłębia Lubin. Do Zagłębia Lubin, tak. I potem następny etap to już Krakowia. Krakowia go wykupiła. No, w którym momencie, gdzie... Ale my wtedy, pamiętam, tylko musiałbym umiejscowić w czasie, my wtedy mieliśmy u siebie na Padziora dziewiątkę i jakoś nie było miejsca dla Piątka. No to jest zawsze jakby kwestia wyborów, tak, i kwestia też czasu. Wiele razy tak się zdarza, że wiesz, że obserwujesz dobrego, skauci obserwują dobrego zawodnika, ale masz jeszcze przecież świetnego u siebie napadziora i co, i posadzisz napastnika, który przyjdzie do ciebie na ławce, a on właściwie nie zgodzi się, żeby siedzieć na ławce, a Gyta nie wygryzie. I to jest kazus i naszych wychowanków, i innych zawodników, których transferujemy. Też trzeba powiedzieć uczciwie, tak, i jasno. Nie ma możliwości, żeby mieć trzech równorzędnych zawodników na daną pozycję, tak? Bo zobacz, Bayern Monachium, to jest fajny przykład. No a masz drugiego lewego na ławce, tego rezerwowego, świetnego, no tak, no bo... Pizarro był przez lata bardzo zaawansowany ale to właśnie ale o to chodzi, to że masz backup, zawodnika, tak? Młodego, teraz który... Teraz jest Sirkze, młodziutki Holender, no, tak, ale to dokładnie taki nastolatek. Tak. Czyli, no rozmawiam z fachowcem od Bundesligi, tak, no to staram właśnie. Się śledzić różne te sprawy. Więc albo masz tego młodego zawodnika, który wchodzi, tak, zdobywa doświadczenie, albo właśnie takiego wiekowego, doświadczonego. No to jest bardzo trudne, bo zawodnik, który przychodzi, chce grać, tak? Nie posadzić trzech równorzędnych zawodników na ławce, na danej pozycji. Wywołują. No tak, był Nielsen się nazywał, tak? Bille Nielsen. No był. Błąd. No błąd. To się zdarza. Natomiast oczywiście. Kusiły was w ogóle piłkarze ze Skandynawii przez pewien czas. Dalej tak? Obserwujemy ten rynek, tak? Były udane transfery z tego
z tego obszaru. Czy mówisz Hamalainen? Paulus Ajeruri, ale też Nielsen obrońca, tak? Mhm. No, no przecież rozegrał bardzo dużą ilość meczów w Lechu, poszedł do innego klubu, także tego nie można mu zabierać. Natomiast Niki Bile, tak, błąd, koloryt pewien. Chcieliśmy Walczaka, chcieliśmy ostrego zawodnika, no to dostaliśmy. Lubiłem takiego napastnika walczącego, Preben Elkler Larsen. No nie był to na miarę Larsena piłkarz. Wątek Lecha bardzo ciekawy. Myślę, że bardzo dużo wątków poruszyliśmy. Jaka może być puenta? No to puentę napisze, rozumiem, sezon, tak? I będziemy czekali, co puentę się zdarzy. Sezon, maja ale chcę jeszcze raz podkreślić. Lech ma silne fundamenty. Lech wróci na swoje miejsce należne mu, bo wraca. I jestem optymistą, tak? Nauczył się dopalić tego zdania, jestem, że na... Wszyscy powtarzają na korytarzach, tak, wiesz, łapiemy się w poniedziałek co rano za ręce i jest tak, tak. Lech wróci na swoje miejsce. Cytując... Taka jest prawda futbolu. Cytując fragment pewnego głośnego filmu, my tu jeszcze wrócimy, tak? Okej. Okay. Muszę cię dopytać o jedną sprawę, związaną z Ekstraklasą. Sam mówiłeś o prawach telewizyjnych. Tak. No, byłeś jednym z architektów najwyższego kontraktu telewizyjnego. Wiem, że ostateczne rozmowy między Jackiem Kurskim odbyły się w twoim towarzystwie prezesa Legii, Dariusza Mioduskiego. Na w koniec gabinecie u prezesa. Bardzo znacząca jest ten udział TVP w tym kontrakcie telewizyjnym, bo no, ja jako dziennikarz mogę mówić liczby, ale to chyba też wy nie ukrywacie, tych 240 milionów, z tego bodaj 60 jest z TVP, a 180 wykłada Canal Plus, czyli ten kontrakt został też znacząco podniesiony przez negocjacje z TVP. W ogóle on jest historyczny, skoczył ze 150. No ale na koniec koledzy z Ekstraklasy cię nie docenili, nie wybrali do Rady Nadzorczej Ekstraklasy. Przez kilka lat byłeś szefem Rady Nadzorczej, kreowałeś politykę, a tu nagle dostajesz 6 głosów, kolejne głosowania. Już byłem wkurzony? Wkurzony i tak... pewien taki niesmak czułem tą sytuacją i wycofałem się. Ile tych głosowań było? Ja nie wiem, no. Prezes Kulesza mi mówił, że znaście. No tak, naście. To oczywiście jakby koledzy tam z mojego otoczenia mówili, no z doświadczeniem też w różnych dużych spółkach, no stary, no trzeba było do północy siedzieć albo drugiej w nocy, tak? Natomiast nie, no, wygrał. To nie było, być może to nie było jakby w moim stylu i wycofałem swoją kandydaturę i w związku z tym został wybrany inny członek Rady Nadzorczej i okej. Okay. Tak. Z Pogoni Szczecin, tak. Prezes, właściciel. I co dalej? No już poznaliśmy fakty, no tak było. Ale nie czujesz rozczarowania, że no, na koniec się to też kosztowało mnóstwo czasu i energii, bo nie bardzo jest łatwo zarządzać Ekstraklasą, wbrew pozorom. Jest 16 klubów, no, 16 trudne, myśli. Trudny moment, tak, no bo masz sprzedaż praw telewizyjnych. No też ciekawej, interesującej, z napięciami ligi, ale nie Premiership, tak? I chcesz w dodatku sprzedać to za o zdecydowanie większe pieniądze. No i to się udaje na koniec. I to się udaje. No jeszcze musisz pogodzić wszystkich i podzielić te pieniądze. No właśnie, też był spór o podział tych pieniędzy, tak? Tak, podzielić te pieniądze. Czy ty byłeś ofiarem tego sporu, czy coś? Trochę być może tak, trochę być może tak. No jednak byłem zwolennikiem tego podziału, gdzie kluby, które grają w pucharach europejskich, które reprezentują nas, które posiadają najwyższy współczynnik historyczny, czyli nie takie kluby przypadkowo pojawiające się gdzieś tam w czubie, a potem grające o utrzymanie, tylko te, które gwarantują to, że są no, lokomotywami tej ligi. Prosił prezes kolejorza. Tak, celowo. To dostają największe pieniądze. No i oczywiście, a tego typu głosowania są głosowaniami, no każdy klub jeden głos, tak więc trochę tak mogło być, ale nie, ja idę do przodu, w ogóle nie rozpamiętuję, nie rozpaczam. Nawet powiem szczerze, Roman, z perspektywy czasu jestem zadowolony tak? z tego obrotu. Więcej czasu? No nie. No. Na Lecha i rodzinę? No nie, to wiesz, to właśnie nikt tego jakby nie zauważa, nie docenia, ale to jest no, strasznie dużo czasu, który trzeba poświęcić, a w dodatku jakby no, nie jestem na co dzień w Warszawie, tylko mieszkam w Poznaniu, więc do tej Warszawy trzeba dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu dojechać, tak, żeby coś tam załatwić w tym najgorętszym okresie oczywiście. Okej, no ale
teraz jakby nowe wyzwania przed obecną radą, przed przyszłymi radami, no bo kontrakt telewizyjny, jak już o tym mówisz, na 2 lata. To jest tylko 2 lata, tak? No i teraz właściwie już milowymi krokami zbliża się ten okres, kiedy trzeba zacząć plasować ten produkt na rynku, poszukiwać potencjalnych nabywców, no i zacząć rozmawiać o sprzedaży na kolejne lata, tak? Notabene powiem taką, pochwalę się w ogóle, trzeba, jak Ciebie nie chwalą, to trzeba samego siebie okay. pochwalić. No mamy najwyższą oglądalność, jeśli chodzi o mecze w lidze, w sensie nasze transmisje naszych meczów, tak, cieszą się, jesteśmy liderem, cieszą się najwyższą oglądalnością. No bo tu była w pewnym momencie nawet euforia w sierpniu, nagle chyba 30 tysięcy może przyszło. Tak, Śląsk, Wrocław, 32 tysiące. 32 tysiące i tak sobie myślę, jejku, ci ludzie zaczęli wierzyć w tego Lecha, no ale później to przysiadło wraz z taką kryzysem. Przegraliśmy, ale zobacz, teraz Darek Żuraw, jeszcze wrócę do tego. Tak. I jakby to twoje pytanie od kolegi czy od kibica, czy to nie jest trener, który ma zbyt małe doświadczenie. Zobacz, trener, który, no my obserwujemy, ja mówiłem o tym, jak będziemy oceniać trenera, tak na początku sezonu. Będziemy oceniać jakość jego pracy, efekty jego pracy, jak ta drużyna wygląda, jak wychodzi z kryzysów. No więc też obserwowaliśmy, czy jest konsekwentny, czy wytrzymuje to gigantyczne ciśnienie, które jest wokół drużyny, wokół Lecha. No co, zmienił styl i zaczęliśmy się bronić, postawiliśmy autobus. Żurdziewicz na początku też wygrał chyba 4 mecze z rzędu. Długą piłkę do przodu i może 0-0 i punkcik zyskamy. Nie, dalej gramy swoją piłkę, kontrują nas, tracimy głupie bramki, ale doskonalimy to, jak chcemy grać. Jak chcemy grać szybko, po ziemi, intensywnie, z bardzo dużą liczbą stwarzanych sytuacji. No przecież my, ostatni kwadrans meczu to jest nasz kwadrans. Nikt nie może zarzucić ostatni mecz z Arką, tak? I podziękowania od kibiców. Okej, 0-0, ale no do końca cisnęliśmy i to nie była jedna sytuacja, tylko to było kilkanaście sytuacji, 20 w meczu, tak? Więc to jest ta charakterystyka drużyny Żurawia. Tak trener chce grać i tak gramy. No więc też to wpływa na ocenę jego pracy, tak? I tu był konsekwentny, wytrzymał ciśnienie i to jest super. Dobrze, że nawiązałeś do tego. I wrócę do tego i nie wiem, czy to jest jedyny powód, natomiast no, kibice nas oglądają, tak? No, dostajemy te oglądalności po każdej kolejce i jesteśmy po prostu liderem, jeśli chodzi o oglądalność przed telewizorem. Oglądają, bo później runęła jednak frekwencja na bułgarskim. Mamy trzecią w kraju. Ale runęła. No. Jest gorsza niż powinna być. Nie zadowala nas to. Jest gorsza. Byliśmy właściwie co roku liderem tej frekwencji na stadionie, wiceliderem, no na zmianę z Legią, tak? Lider, wicelider, lider, wicelider. W tej chwili jesteśmy na trzecim miejscu. No jasne, że nas to nie zadowala. Jak przychodzi 10 tysięcy na Lecha, no to nie jest dobry wynik, tak? Ten wynik właśnie z początku sezonu 32, 20 kilka, no to jest ta frekwencja, której chcielibyśmy oczekiwać. To jest święto piłkarskie, no to jest, to jest, słuchaj, fajna pogoda, dobra murawa i 30 tysięcy. No czego chcieć więcej? Okej. Okay. Słuchajcie, mam nadzieję, że jak liga odpali w lutym, to będzie fajna pogoda, dobra murawa. Na koniec zapytam Cię o sprawę, która jest głośno dyskutowana w środowisku. Tak. Bo prezes Zbigniew Boniek udzielił wywiadu Cezaremu Kowalskiemu na polsatsport.pl. Nazwał SE37 w 7 roku funkcjonowania fiaskiem. Cytat dosłowny, fiasko, i że trzeba to zmienić i zrobić normalną ligę. Tu muszę przyznać, że ja byłem zawsze za normalną ligą. Czyli jaką? Normalną. Mecz i rewanż, 2 rundy, a nie dogrywka do sezonu. Oczywiście ja rozumiem intencje, rozumiem, że przyniosło to większe pieniądze z praw telewizyjnych, rozumiem podwójną kumulację. Zobaczcie, nauczyłem się tego wszystkiego. Podział punktów wypadł po 4 sezonach, ale był 4 sezony, teraz trzeci sezon bez podziału punktów. SA37, ona trwa, będzie trwała jeszcze w następnym sezonie, natomiast prezes Boniek twierdzi, że trzeba doprowadzić do normalności i wprowadzić 18-zespołową ligę. Prawdopodobnie będzie działał już na najbliższych posiedzeniach zarządu. Wiem, że 20 któregoś już zarząd zostanie gdzieś tam skonsultowany, a podobno w lutym jest kolejny zarząd, który być może podejmie taką decyzję. Jak Ty w ogóle się zapatrujesz na zmianę SA37? Jesteś za, przeciw, jesteś za 16, za 18? Masz czas, żeby dograć do tej 90 minuty, 83 i tak już jest, ale gramy tutaj na bułgarskim. Nie było przerw. Nie było przerw, wytrzymaliśmy, zaschło mi w gardle, ale gramy, pokazaliśmy strategię, bardzo dużo koszulkę. Treści. Słuchajcie, ja jestem za taką dyskusją o piłce.
że mamy, nie przekrzykujemy się, argumentujemy. Ja jestem za normalną ligą. Ja nawet ci powiem, że mnie się by podobała szesnastka, bo wierzę, że w szesnastce by była jakość. Natomiast nawet raport Ekstraklasy pokazuje, że osiemnastka, biorąc pod uwagę duży kraj, duże miasta i tak dalej, to jest nawet raport Ekstraklasy, gdzie jakby obrona jest też SE37, pokazuje, że liga powinna być osiemnastka. Prezes Boniek mówi o osiemnastce, a co mówi doświadczony prezes Lecha Karol Klimczak? No to jest, wiesz, to ja ci odpowiem na to. Będziesz dyplomatycznie odpowiadał? Nie, no, odpowiem ci dyplomatycznie w tym sensie, że przedstawię plusy i minusy każdego systemu, ale też powiem, może... Chyba, że wolisz, żebym od razu powiedział, za jaką ligą właściwie od zawsze byłem, bo ja głośno zawsze mówiłem, że raczej liga mniej liczna niż liczniejsza, tak? Czyli na przykład szesnastka, mecz rewanż to jest okej, ale to musisz jeszcze znaleźć nabywcę, wiesz, słuchaj. Dużo ci spadnie liczba meczów, zdecydowanie. Musisz znaleźć na 240, nabywcę, który 300, zapłaci 200... za ten produkt Jasne. Pieniądze, teraz jest 296 meczów. Bo czas reklamowy, bo ekspozycja. Teraz telewizja tak. Uwielbiają live'y. Uwielbiają live'y i czas reklamowy, tak? I tak jest. Teraz druga sprawa. Sama zmiana systemu nie spowoduje wzrostu jakości. Jakikolwiek by nie był system. Bo Zgadzam się. Kamil Jóźwiak. Czy on nagle stanie się jeszcze lepszym piłkarzem, bo będzie grał w SA 34 mecz rewanż? Nie. Jasne. SA 37 to była odpowiedź, najpierw z podziałem punktów, tak? To razem z, sezony, to z prezesem Bońkiem przecież tak i w gronie... Prezes Bońkiem już za podziałem. Tak, jasne. Potem też my z prezesem Bońkiem, ja, byliśmy z kolei za zniesieniem tego podziału, żeby powiedzmy zrobić krok ku normalności, tak? Żeby ta sprawiedliwość sportowa była zachowana. Natomiast jaka była geneza SC37? To jest ważne, tak? No, kibice, dziennikarze, nabywcy praw, fachowcy z piłki, ludzie z PZPN-u, z Ekstraklasy mówili, od cholery meczów o nic. Szara strefa, szara w tym sensie w tabeli, że no nie, no po którejś tam kolejce to już wiadomo, że ten się utrzymał, no, ten się utrzymał, to już wiesz, pyk, o nic nie gramy, ludzie nie chcą tego oglądać. Jak ludzie nie chcą tego oglądać, to nie przychodzą na stadiony, nie kupują gniazdek, dostępu do gniazdek telewizyjnych. Okej, zmieńmy. Spowodujmy, że będziemy mieli produkt, który będzie generował emocje, będzie trzymał w napięciu, ludzie chcieli, będą się tym interesować, będą zainteresowani rozwiązaniami i jakby efektami wszystkich kolejek, tak? No więc mamy te kumulacje, kto wejdzie do ósemki, kto nie wejdzie do ósemki. Ja krytyk systemu mówię, że jest. Są emocje. 30 kolejka to będą po prostu spekty. Są emocje. A później jeszcze trzech spadkowiczów jest po raz pierwszy w tej ESie 37 będzie. Tak. I więc to będzie mega walka w rundzie tej... rzeź w ogóle. Rzeź. Uczciwie mówiąc. Mówi prezes tak, no tak. W dolnej ósemce to będzie, no jest 8 klubów. Z trenerami Ekstraklasy. 8 klubów. 3 spadną, tak? A różnica, tabela jest tak płaska, tak? No to sam wiesz, że to będzie po prostu walka na noże do ostatniej minuty na każdym stadionie. No i okej. I teraz budujesz system, który generuje zainteresowanie i tego nie można się odmówić. SA37 wygenerowała zainteresowanie. Obserwujemy też, bo trzeba to bardzo obiektywnie, jakby uczciwie mówić. Obserwujemy, co się dzieje w Europie. I właściwie poza wielkimi ligami, nie wiem, pierwsza, piątka, szóstka, które grają w systemie mecz rewanż, wszyscy poszukują rozwiązań tożsamych do naszej ESY. Ciekawą rzecz. Na kanale wystąpił Stanisław Czerczesow, tak, który zna system, bo prowadził Legię. I powiedział, nie wiem, czy Liga Rosyjska nie powinna mieć takiego systemu. Selekcjoner reprezentacji Rosji, on uważa, że to jest ten system by gdzieś... pomógł tej lidze rosyjskiej tu i teraz. Dania, Belgia, Czechy, Bułgaria, Serbia, coraz więcej lig zaczyna przechodzić. Eksperymentować z systemami. Już grają w różnych systemach. Ten belgijski akurat jest najbardziej pewnie skomplikowany. Wiele się lig zastanawia nad przejściem tych takich mniejszych, średnich ligi skandynawskie. Bo słuchaj, rynek się zglobalizował i w tej chwili kibic w Polsce, on jest przywiązany do swojego klubu, do swojego regionu, ale nie ma z tym problemu, żeby wybrać pilotem i oglądać sobie Ligę Angielską. My rywalizujemy właśnie z Ligą Angielską, z Ligą Hiszpańską, Ligą Włoską. Klasyki, zobacz, Barcelona i Real ludzie w Polsce oglądają. Przechodzi piątek do Milanu i rozmawialiśmy. Kiedy ostatni raz oglądaliśmy mecze Milanu? I nagle my siadamy i oglądamy mecze Milanu z ciekawości dla piątka i tak dalej. No więc jakby...
z tym rywalizujemy, generujemy, walczymy o uwagę kibica. Ty mówisz, wróci normalność. Tak, wróci normalność. Znaczy nie będzie tych emocji, będzie sytuacja, w której trenerzy... Ale jest wiele atutów. No tego. Jakich? Trenerzy na przykład zwracają uwagę, że będzie łatwiej wprowadzać młodych Polaków. Ale wiesz co, trenerzy... Teraz, jest teraz taka powiem presja. Coś kontrowersyjnego. No, mów. Trenerzy są naszymi pracownikami i nie chodzi o to, że byłoby im łatwiej. Wiem, ale to trenera też czasami dobrze posłuchać. No może... Dobrze zrozumieć, tak, ale wiesz co, no, przepraszam. Nie, no. Przepraszam, nie chodzi o to, żeby trenerom było łatwiej. Chodzi o to i trzeba sobie zadać pytanie, czy ten system w dłuższej perspektywie czasu, mówię o ESA34, czy w dłuższej perspektywie poprawi jakość ligi? Czy dzięki temu będziemy łatwiej przebijać się do Europy? Właśnie, bo jedną rzecz się uświadomię. Bo dlaczego kibice źle oceniają? Lech, no. Jeśli wywalczy awans do Europy, to zacznie od pierwszej rundy. Tak. Będzie miał do zagrania 8 meczów w lipcu i w sierpniu. Nakłada się na to liga. A da Bóg, zagrasz w grupie Ligi Europy, a później za chwilę wystartuje Conference League, tak? Czyli ta trzecia, która zwiększy udział z 80 do 96 w Europie. Ale to będziesz miał ile terminów? 8 rund, 8, 4 kwalifikacyjne, 8 meczów plus 6, to masz 14 meczów. No pamiętam. No to nie zabije to Legii Lecha, to było problemem w czasie... No to pamiętasz, no, jak graliśmy w grupie ostatni raz Ligi Europy. Czyli sezon 2015-16. To w listopadzie albo pod koniec października byliśmy obok Legii klubem w całej Europie, który rozegrał najwięcej meczów. No bo no co, duże ligi startują w sierpniu. No. Czyli nie grają. Nie powiesz mi, że Lech nie był zajechany. No tak, no oczywiście. Na ostatnim miejscu przez pewnym momencie. No tak. Dokładnie tak. Na 16. No. Maciej Skorża wtedy przecież po mistrzostwie, dwa miesiące później jesteśmy... Trener Urban przejął. Na dole tabeli. No właśnie. Dobrze, i teraz tak. Okej. Pytanie jest moje takie. Bo takie, trener ci powie... Dobrze, ale teraz pytanie takie. Czy ESA34 z systemem mecz rewanż spowoduje, że w Europie będzie nam łatwiej? Że będziemy, nie wiem, bardziej wypoczęci? Co, będziemy mieli mniej meczów? Ze spokojem możesz, nie wiem, w połowie maja, na początku maja wiesz, że jesteś mistrzem i budujesz drużynę na puchary, albo wiesz, że jesteś na drugim miejscu i budujesz na puchary? No bo co to da? No trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co to da? Bo ocena przez kibiców naszej ligi jest przez pryzmat pucharów. Jak odpadamy z drużyną z Luksemburga, odpadamy z drużyną z Czesowem, rozmawiasz z zawodnikami, którzy przychodzą do naszej ligi, z trenerami, którzy byli w innych ligach czeskiej, tak? No to posłuchaj ich, co oni mówią o naszej lidze. Nasza liga nie jest ligą słabszą, jest ligą lepszą, tylko problem polega fizyczną, na tym, nie mamy drużyn eksportowych, tak? Czesi mają drużynę eksportową, Rosjanie mają drużynę eksportową, Słowacy mają, Słoweńcy mają, no Duńczycy mają, straszny, Duńczycy mają, a my nie mamy. Duńczycy mają, my nie mamy. No mają mniej kasy w lidze. No powiedz mi, że Slawia, że Chińczycy, no ale to nie ale no, nie wchodzimy w szczegóły. No, tak, ale chodzi o to, że są tam te drużyny, które jadą, grają w pucharach i wszyscy mówią, nasza drużyna z naszej ligi jest w lidze Europy albo w lidze mistrzów, a od nas, kurczę, odpadamy z przesłabą inną drużyną. Ona już nie jest tak przesłaba, ale to nieważne, tak, z którą odpadamy. No i to jest pytanie, tak? Czy SA34 poza normalnością spowoduje skok jakościowy, jeśli chodzi o jakość? A ja jestem przeciwnikiem, żeby było łatwiej, bo rywalizacja... Jesteś przeciwnikiem, żeby było łatwiej. Nie, jak łatwiej. Żeby mnie było łatwiej, to powinienem teraz sobie siedzieć w domu i pić kawę, tak? A nie chodzi o to, żeby było łatwiej. Chodzi o to, żeby była rywalizacja. Żeby była rywalizacja, bo przez rywalizację jest postęp, jest wymuszony postęp, to stymuluje coś. Jak będzie łatwo, miło i sympatycznie, to właściwie ci będą pewni, że się utrzymali, ci będą pewni, że awansowali, a ci... To za czym zagłosujesz? Słuchaj, uczciwie mówiąc, zmierzę argumenty dla Lecha i dla Ligi, bo to trzeba jakby korelować. SA37, SA34, no bo 16, tak uczciwie mówiąc, jest pewnie nierealna, bo żadna telewizja nie kupi mniejszego formatu. 60 meczów mniej, prawie, albo no, w ESie 34 tych meczów jest 306, czyli 66 meczów mniej by było. Jeszcze jedna rzecz. I moje pytanie właściwie do ciebie, do kolegów, do środowiska. Czy wszystkie mecze muszą być transmitowane na żywo, tak? Czy nie można zrobić, Ja uważam, że powinien być Bundesliga dalej gra w blokach. W 15, w niedzielę o 13, blok, 3 mecze. Oczywiście. Zmienia się, my jako odbiorcy,
widzimy, jak się zmienia rynek kibica w tym sensie, że kibic rzadko kiedy od początku do końca ogląda mecz. On przerzuca te kanały, tak? Jeżeli, no to jak przerzuca te kanały, to ten kibic z Piasta obejrzy sobie swój mecz, ale taki z Polski może poprzerzuca po tych kanałach, tak? Wygenerujemy u niego zainteresowanie tym blokiem meczowym. To będzie ciekawa dyskusja, tak? No, chcemy być głosem jako Ekstraklasa w tej dyskusji. Nie wiem. Argumentów strzelał, ja już się zgubiłem. Czekaj, no i teraz tak. Wiesz co, za rywalizacją. Okay. Za dużą rywalizacją w tej lidze. Czyli jednak za... Ekstraklasa 37. No będę oczekiwał na argumenty ze strony prezesa Bońka, ze strony klubów, które są za tym rozwiązaniem. Pieniądze na samym końcu. Kibiców to nie interesuje. Ja to rozumiem, że kibiców ich nie interesuje pieniądze dla klubów. No ale tak, pytanie jest takie, czy nowe prawa telewizyjne będą większe, czy takie same, czy mniejsze? No nie wiem, może się zaostrzyć konkurencja. DAZN ma wejść do Polski. Może. Może się okazać, że wiesz, platforma streamingowa, która w Niemczech kupiła Champions League, w Polsce będzie wydarzeniem takim, że Kanał Plus będzie musiał dopłacić. Może TVP dalej będzie udziała, może Polsat wejdzie do gry. Prezes Boniek swego czasu deklarował, że jest temat do rozmowy, żeby PZPN wyasygnował środki dla tych dwóch. Ktoś mądrze pisze, nie da się wyeliminować drużyn środka. Przy normalnej lidze drużyny środka są normalnością. No, Liga Włoska też się opiera o drużyny środka. Bundesliga tak samo o drużyny środka. Ale to jest wielka piątka. Ja wiem, rozumiem, że oni belgijska... i tak mają mega kasę z telewizji. Tak. Belgijska, holenderska albo nie wiem, czeska się nie opiera. No, hiszpańska, tak, drużyn środka jest... Drużyn środka w hiszpańskiej można powiedzieć, że poza trójką z przodu to jest cała reszta, tak? Okej. No i teraz ważna sprawa jeszcze chciałem powiedzieć. No tu była deklaracja prezesa, że okej, SA34 jest możliwość wyasygnowania przez PZPN jakichś pieniędzy dla tych dwóch nowych drużyn, które wejdą, tak? Żeby w okresie przejściowym jakby tą Ekstraklasę też wspomóc, żeby żaden z klubów nie dostał mniej środków pieniężnych niż dotychczas. Do rozmowy temat. No ja jestem tylko jednym głosem. Lech ma prezes jeden głos. Prezes Boniek, próbowałem się dowiedzieć, jaka będzie zasada następnego sezonu, gdyby wprowadzić 18, powiedział, że wtedy jeden spadkowicz. Wow, jakby odetchnęły te kluby Ekstraklasy po tym morderczym sezonie 2019-20, w którym spadną trzy. Trzech spadkowiczów to jest trochę za dużo. Dwóch przy SA37 to byłoby okej. Zgodziliście się przecież jako... Zgodziliśmy się. No. Nie wiem, na czym stanęło z tą SA37, 34. Karol jest za tym, żeby była rywalizacja, żeby nie było łatwiej, że jednak chyba się skłaniasz do podtrzymywania głosu za SA37. Nie, powiem uczciwie. No, zastanawiam się, czy Lechowi w SA34 byłoby łatwiej, tak? Na przykład. Myślę, że czołowym klubom byłoby łatwiej. Tak ja twierdzę. No i teraz tak, no i teraz mogę powiedzieć tak egoistycznie. Nie. Może to jest lepsze dla Lecha. No. Może łatwiej byłoby nam zdobyć miejsce w pierwszej trójce, która będzie nas uprawniało do gry. Nie myślisz, że tak by było? Czekaj, no do gry w pucharach i to byłoby okej. Okay. No dobra, ale teraz tak, to jest krótka perspektywa. Dłuższa perspektywa jest taka. A czy nabywcy, kibice będą zainteresowani bardziej tą ligą? No mnie będzie łatwiej, ale może dla ligi to będzie gorzej, a co na tym idzie, takie sprzężenie zwrotne, to za 3 lata już będzie gorzej dla mnie, bo dostanę mniej pieniędzy z tego typu produktu. No to jest, wiesz, no to jest rzecz wyboru. W tym roku na pewno to się zdecyduje, no taka jest prawda. Musi się to wiosną zdecydować. Wiosną nawet no, się zdecyduje. Musi się przesądzić na system rozgrywek, no, na regulamin na przyszły sezon musi tak to jest, przesądzić. Tak no, jest, więc tak jest. Wiemy o to. Na koniec dla rozluźnienia zagraliśmy już doliczony czas gry. Widzisz, jak to szybko leci na kanale Prawda Futbolu, mobilny magazyn ligowy LOT, to dzisiaj pada pytanie, po raz nie wiem który, widziałem na czacie. Kiedy pierwszy transfer? Na rozluźnienie atmosfery. Nie no, na pierwszy koniec. Transfer to już zrobiliśmy, tak? No Alan Czerwiński. Jest to pierwszy transfer. No dobra, no ale nie ma go na razie pytanie, w samolocie, który odleci jutro. Tak, nie ma go w samolocie. Pytanie, kiedy do nas fizycznie dołączy. Ile będzie jeszcze transferów? Nie. Nie powiesz. Kibica. To nie jest zbieranie wysypanych zapałek z podłogi. Ile mi upadło i tyle podniosę. To w ogóle nie o to chodzi. Ile? Co znaczy ile? No zrobiliśmy 6 kiedyś i zrobiliśmy 4 słabe. To nie to chodzi. Zrób jeden transfer, a dobry, przemyślany. Taki, który żeby ta drużyna poprawi była jakość, rozumiem, która wzmocni drużynę.
podniesie rywalizację na danej pozycji. Niech to będzie jeden udany transfer. Tak? W ogóle sztuki, ilości kompletnie mnie nie interesują, nikogo nie interesują. Skończyliśmy z takim myśleniem. To była właśnie między innymi ta nasza niekonsekwencja. A dobra, to zróbmy jeszcze tutaj transfer, jeszcze drugi transfer, bo są pieniądze. Nie, poszukajmy i skupmy się na jednym transferze. Zobaczymy, co z Kamilem Jóźwiakiem. Tak? Jeżeli odejdzie, będą większe pieniądze na ruchy, które mamy przygotowane i które przeprowadzimy. Nie odejdzie Kamil, no tych transferów po prostu nie robimy, tak? Mamy zawodników z olbrzymim potencjałem, tak? Marchwiński, Kamiński, Moder, korzystajmy z nich. Mhm. Jestem za, żeby Gytkiel, który pewnie będzie królem strzelców do końca profi. No jest na razie wiceliderem strzelców. Tak jest. Prawda futbolu z Karolem Klimczakiem, prezes Lecha, prezes Kolejorza dzisiaj zagościł. Zalajkujcie, jak się podobało. Jesteśmy w terenie, pracujemy w różnych miejscach, także docencie też, że prezes dużo prawdy powiedział, chociaż tych sum transferowych naciskałem, domagałem się, próbowałem. Zapraszam na Bułgarską na pierwszy mecz. Zapraszam do oglądania z Rakowem gramy. I zapraszam do oglądania naszych transmisji ze zgrupowania. A właśnie, bo coś widziałem, że trzeba mieć jakiś program tam. Nie, trzeba się zapisać do programu Lechici, tylko zarejestrować i można oglądać. Ja jestem za, jeśli jakości. Jesteście kibicami Lecha albo chcecie się dowiedzieć o Lechu, to przecież to nic takiego, nie? Znam Matiego Borka, który na przykład ogląda wszystkie sparingi. Ja nie jestem w stanie oglądać. A wszystkie sparingi Lecha? Czasami wariuje, nudzi się w Tajlandii na przykład i zaczyna SMS-ować w sprawie jakiegoś sparingu polskiego klubu. Co mnie zaskakuje, ale ludzie mają różne rozrywki. Ja się koncentruję już później na Ekstraklasie, zobaczę ile tam punktów. Na razie średnia punktów 1,55. Niezadowalająca prezesa. Nie, wiemy, gdzie potraciliśmy punkty, tak? Tak jak mówiłem, w dwóch, trzech meczach to były oczywiste straty, po prostu byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem. Powinniśmy wygrać, ale piłka jest przez to piękna, że to gdyby nie słupek, nie poprzeczka, to byłoby cudownie. No ale właśnie dlatego ta piłka nam się podoba, bo jest taka nieprzewidywalna. W kilku meczach po prostu byliśmy słabsi i przegraliśmy. Tak? Ktoś pisze mało, ja nie wiem czy mało, 100 minut zagraliśmy. W Lechu Salamon, domagają się ludzie Salamona. No ciekawy starszy piłkarz polski, który kiedyś odszedł z Lecha jako też młody Czas chłopak. Bardzo szybko biegnie. Jejku, tak? Już teraz on jest chyba starszy, jako 18-latek odchodził, nie? A teraz mam pewnie 30. 16-latek nawet Maciej Kręczny nas tu poprawia, a chyba dzisiaj już koło 30, nie? No, także byłbyś zainteresowany takimi Polakami starszymi? No. Nie. To dziękuję bardzo. Dziękujemy.